Witam wszystkich bardzo serdecznie na webinarium zorganizowanym we współpracy między dwoma programami Centrum Edukacji Obywatelskiej, programem KNO-na Ochotnika, szkolne programy wolontariatu, który współfinansuje Miasto Stołeczne Warszawa, a także programem Solidarna Szkoła, realizowanym we współpracy z Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku. Ja nazywam się Daria Żukowska, pracuję w Centrum Edukacji Obywatelskiej i będę moderowała dzisiejsze spotkanie. Tematem naszego webinaru będą prawne aspekty organizacji szkolnego wolontariatu, a sam webinar poprowadzi pan Dariusz Pietrowski, przepraszam, ze Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu. Zanim jednak przekażę głos prowadzącemu, przedstawię kilka kwestii technicznych. Po lewej stronie naszego pokoju znajduje się okienko czat. Tam mogą Państwo zadawać pytania, odpowiadać na pytania prowadzącego, ale także zgłaszać problemy techniczne. Jeżeli się takie pojawią, to ja postaram się gdzieś już w indywidualnej rozmowie pomóc. I z mojej strony to już wszystko. Bardzo dziękuję za zainteresowanie i obecność podczas tego spotkania. Przekazuję głos prowadzącemu. Dobry wieczór Państwu. Tak jak Pani Daria wspomniała, nazywam się Dariusz Pietrowski i reprezentuję Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Warszawie. Jedno z wielu centrów, które być może jest Państwu znane z działalności, którą prowadzicie lokalnie w całej Polsce. Tych kilkadziesiąt minut poświęcimy na prawne aspekty wolontariatu. Przygotowałem kilka dokumentów, na których będziemy pracować. Pierwszym podstawowym to jest prezentacja, w której krok po kroku przybliżę, wytłumaczę, jak rozumieć zapisy ustawowe współpracy z wolontariuszami, jak one się mają do szkolnego wolontariatu. Drugi dokument będzie to zebranie w kilku krokach, mam nadzieję logicznie ułożonych, od czego zacząć, jak organizację szkolnego wolontariatu rozpocząć. Mam świadomość, że część z Państwa ma już pewne doświadczenie. Dla części być może będzie to pierwszy kontakt, więc te informacje ufam, że będą ciekawe i pomocne. Dodatkowo kilka może to nadużycie, trzy dokumenty, które w tak zwanym międzyczasie będę chciał z Państwem omówić. Umowa z wolontariuszem, porozumienie między placówkami, czy też kwestia ubezpieczenia wolontariusza. Propozycję mam taką, po pierwsze jest to moje pierwsze webinarium, jako takiej trem nie mam, natomiast być może tutaj technicznie będę niewydolny. Dziękuję od razu z góry Pani Darii, że będzie mnie wspierać. Natomiast w związku z tym mam propozycję taką, abyście pozwolili mi Państwo przedstawić fragmentami to, co przygotowałem i wtedy ewentualnie będziemy mogli odnieść się do pytań, które się pojawią. Być może się pojawią. Także nie chciałbym na te pytania, które w okienku czatu będą się pojawiały, od razu odpowiadać, bo to pewnie troszeczkę będzie nas rozpraszało. Także pozwólcie mi Państwo jakby takimi częściami maszerować po tym materiale i dopiero potem odniosę się do pytań. Zachęcam do ich zadawania, bo to zawsze jest, chociaż się nie widzimy bezpośrednio, to dla prowadzącego jest to atrakcyjne, żeby wejść w jakąś interakcję z uczestnikami. Okej. Przechodząc do meritum, wolontariat i prawo, z czym to się je, prawne aspekty wolontariatu szkolnego. Na wstępie zawsze od tego zaczynam, że jako takich regulacji stricte dotyczących organizacji szkolnego wolontariatu w jednym miejscu, w jednym dokumencie, ustawie, rozporządzeniu, póki co nie mamy. Bazujemy na organizacji szkolnych kół wolontariatu w oparciu o pewną Biblię wolontariatu, prawną Biblię, mianowicie o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ustawa weszła w życie kilkanaście, natomiast o
wolontariacie jest niewiele, z czego ja osobiście się naprawdę cieszę, bo to świadczy i udało się twórcom nie przeregulować według mnie tego zjawiska, skupić się na najważniejszych istotnych kwestiach, a nie popuścić wodzy fantazji i obłożyć to jakimiś regulacjami, wskazaniami, które by tylko krępowały. Także ta ustawa będzie nam towarzyszyć dzisiaj przede wszystkim i w niej przechodząc będziemy omawiać te zagadnienia. Także co w tym dokumencie znajdziemy? Tak jak powiedziałem, jest to ustawa o pożytku publicznym i o wolontariacie. My zajmując się wolontariatem skupimy się na dziale trzecim tego dokumentu, który tutaj, jak widzicie Państwo, tak można by streścić. Czy określone jest, kto jest wolontariuszem, kto ze świadczeń wolontariusza może korzystać, jakiej, czy powinien posiadać kwalifikacje, rewolucja na ówczesne czasy, kwestia porozumienia o współpracy, umowa z wolontariuszem, która pewnie znakomitą większość Państwa dzisiaj tutaj przed monitory przywiodła, bo to jest zawsze clue naszych spotkań na ten temat. Porozumienie, umowa i ubezpieczenie wolontariusza. Ubezpieczenie też, jak Państwo widzicie, jest zawarte w tym dokumencie i określone są warunki, zasady, na jakich należy to ubezpieczenie zawierać. Ponadto obowiązki wobec wolontariusza, to co możemy mu zaoferować, ale nie musimy. I dosłownie w kilku słowach wolontariat zagraniczny i jak księgować koszty związane z wolontariatem. Tym akurat najmniej się zajmiemy, bo to w znakomitej większości szkół nie dotyczy, pewnie jest to marginalne. Zresztą samej regulacji jest naprawdę jak na lekarstwo, dosłownie jedno zdanie. Także przez te elementy, które Państwo widzicie, będziemy teraz maszerować i mam nadzieję przybliżę i przetłumaczę na prostszy język niż tylko ustawowy, a potem w tej drugiej części o tych krokach, które doświadczeni już koordynatorzy podejmują i sprawdzają się właśnie w organizacji szkolnego wolontariatu. Do kogo stosują się te przepisy? Oczywiście tutaj odkrywczy nie będę, bo wszystkie ustawy w Polsce odnoszą się do obywateli żyjących w naszym kraju. To, co jest ważne, to również fakt, z którym możecie się Państwo spotkać i coraz częściej to zjawisko pojawia. Znaczy to, że również przepisy dotyczące wolontariatu zawarte w ustawie zawierają się do cudzoziemców, którzy przebywają legalnie na terenie naszego kraju. Nie byłoby może nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że tak jak wspomniałem, coraz częściej wolontariusze czy osoby z zagranicy, które w Polsce przebywają, podejmują wolontariat. To nie wynika z jakiejś przebiegłości albo jakieś mają nieczyste intencje, bo po prostu ludzie coraz częściej podróżując po świecie nie tylko chodzą do muzeów, ale chcą także poczuć trochę to życie danego kraju, obyczaje, zwyczaje normalnych ludzi i wolontariat daje im taką szansę. Stąd coraz częściej właśnie osoby, które nasz kraj odwiedzają, również pytają o to, czy mogą się na dzień, dwa, trzy tydzień zaangażować w wolontariat, bo akurat są w naszym kraju i chcieliby właśnie w ten sposób też poznać historię, kulturę, tradycje, w której funkcjonuje właśnie szkolny wolontariat. Oczywiście to jest ta druga strona troszeczkę, znaczy to są osoby, które są gotowe wejść do szkoły w charakterze wolontariuszy i świadczyć swoją pomoc właśnie na rzecz środowiska szkolnego. Mam świadomość, że to dosyć, znaczy, że to często się nie dzieje w przypadku nawet zwykłego polskiego wolontariatu. Państwo uczniów waszych szkół zdecydowanie angażujecie do tego, aby oni byli wolontariuszami, żeby czas na zewnątrz świadczyli wolontariat. Natomiast rzadko się myśli o tym, aby właśnie dopuścić do szkoły kogoś z zewnątrz w charakterze wolontariusza. Takie osoby, tak jak mówię, są. Jest sporo osób właśnie w granicy, więc być może w czasie wakacji, gdzie najwięcej tych osób jest, takie osoby znające język mogą bawić się, poprowadzić w jakiejś lekkiej, przyjaznej formie zajęcia językowe dla waszych dzieciaków, którzy być może są
w trakcie akcji Lab w Mieście, bądź też na co dzień w ciągu roku szkolnego, jeśli taka potrzeba by była. Także gdyby ktoś taki do Państwa drzwi zapukał, proszę się nie obawiać i jeśli mielibyście na niego pomysł, to można go w wolontariat zaangażować. Nie trzeba żadnych zgód, żadnych specjalnych pozwoleń na pracę, wiz, nic z tych rzeczy. Na dole widzicie Państwo też kursywą dopisek, że jeżeli jednak Polska zawarła z innymi państwami bądź organizacjami międzynarodowymi umowę, która troszkę inaczej świadczy o wolontariacie, to taka umowa ma pierwszeństwo. Oczywiście, jeśli takowe umowy są, a zaraz o jednej takiej powiem, to ona jest przygotowana zgodnie z polską ustawą i z polskimi przepisami prawnymi. To nie jest tak, że nagle jest zupełnie oderwane. Natomiast takie międzynarodowe umowy najczęściej one, jeśli tak mogę powiedzieć, dają więcej profitów wolontariuszom, więcej zabezpieczeń oferują wolontariuszom. Takim klasycznym, standardowym przykładem takiej umowy i takiego programu, który jest na jej podstawie realizowany, jest program europejskiego wolontariatu, gdzie młodzi ludzie, Europejczycy przede wszystkim podróżują między krajami, właśnie angażując się w działania społeczne. Wiem, że też sporo szkół, znam takie na Mazowszu, z takich wolontariuszy korzystają, którzy przez dłuższy czas, bo to są długie programy, półroczne, roczne, wolontariusze tacy właśnie z różnych krajów z młodzieżą szkolną pracują, czy to w charakterze wolontariuszy na rzecz właśnie uczniów, czy też są elementem, częścią szkolnych kół wolontariatu i wspólnie z młodzieżą w wolontariacie obcują. Także gdyby taka sytuacja miała miejsce i chcielibyście się Państwo podjąć, bez obaw można takie działania podejmować. Tak jak mówię, nie trzeba żadnych dodatkowych tutaj dokumentów wymagać. Ważne, żeby osoba była legalnie na terenie Polski. Kto może być wolontariuszem? Nieraz to słyszeliście, więc nie będę jej cytował. Jest wyświetlona, jeśli ktoś dla przypomnienia. To, co dla nas tutaj dziś jest istotne, to pewnie tą świadomość macie. Jeżeli mówimy o uczniach, to aby mogli być dla nich wolontariuszami, musi być zgoda opiekuna prawnego w przypadku osób niepełnoletnich, a jak rozumiem najczęściej z takimi macie Państwo do czynienia. Także na wolontariat dziecka oczywiście najczęściej, ale nie zawsze, rodzice taką zgodę muszą wyrazić i z tego co wiem, często jest to formuła pewnych oświadczeń, które przygotowują rodzice i uczniowie przynoszą. Ja natomiast bym chciał pokazać Państwu w późniejszej części porozumienie, które może stanowić jakiś punkt wyjścia albo wręcz wzór, porozumienie, które zawiera w sobie już taką właśnie zgodę rodziców. Pytanie często też pada, no szczególnie w tych czasach, w których żyjemy, czy oznacza to, że obydwoje rodzice muszą taką zgodę wyrazić, czy obydwoje opiekunowie prawni? Nie, przyjęte jest, że wystarczy zgoda jednego z nich, aby wolontariat dziecka mógł być realizowany. No to szczególnie jest ważne w sytuacji, kiedy jeden z rodziców jest za granicą, pracuje, więc no trudno byłoby wymagać, aby tutaj jakieś dokumenty słać, aby umożliwić dziecku podjęcie wolontariatu. Także w przypadku osób niepełnoletnich pamiętamy obowiązkowo zgoda rodziców. Opiekunów praw, przepraszam. Kto ze świadczeń wolontariusza może korzystać? I to dla Państwa jest istotne, jak większość tutaj tych zapisów, bo to definiuje organizacje, miejsca, obszary, w których możecie włączać waszą młodzież, łącznie z nimi w tym uczestniczyć. Wiem, że są też takie formy wolontariatu, które w szkołach są realizowane, które odbywają się wewnątrz szkoły. Starsi uczniowie pomagają młodszym, czy są organizowane jakieś przedsięwzięcia w ramach społeczności szkolnej, ale nie tylko oczywiście i pewnie też część z Państwa tego doświadcza, wolontariusze skupieni w tych szkolnych formach wolontariatu wychodzą na zewnątrz, szukają miejsc, szukają pomysłów, szukają wyzwań społecznych, w które można się zaangażować.
Ustawodawca w tej ustawie, o której mówimy, wskazał takie obszary, które są dostępne dla wolontariuszy. Jak widzicie Państwo, jest tutaj naprawdę szerokie spektrum, ten katalog jest duży. To, co jest najważniejsze, bo łatwiej powiedzieć, gdzie nie można być wolontariuszem i gdzie nie można z uczniami zaangażować się, niż wymienić wszystkie te obszary, to jest jeden obszar. Znaczy, nie można wolontariuszy angażować w środowisku biznesu. Nie możecie ze swoimi uczniami wspierać instytucji, placówki, która prowadzi działalność gospodarczą i w ramach tej działalności gospodarczej chciałaby korzystać z pomocy wolontariuszy. Także prywatne szpitale na przykład, które odpłatnie wykonują zabiegi, nie powinny w tym zakresie korzystać ze świadczeń wolontariuszy. Też ustawodawca wskazał na taki fakt, no, proszę gdzieś z tyłu głowy o nim pamiętać, nie jest to może najistotniejszy, ale jest też takie pojęcie odpłatnej działalności pożytku publicznego, którą mogą prowadzić właśnie szczególnie organizacje pozarządowe. To jest taka odpłatność, która, taka działalność odpłatna, która sprawia, że czy sprawia, tak powinna być skalkulowana, że koszty, czyli nakłady, które ponosi organizujący działanie placówka, muszą się, czy powinny się równoważyć z wpływami. Jeżeli dzisiejsze webinarium na przykład byłoby właśnie w ramach odpłatnej działalności pożytku prowadzone przez nasze stowarzyszenie, to teoretycznie powinniście Państwo uścić jakąś opłatę w formie na przykład biletu, która tak powinna być skalkulowana, aby koszty właśnie internetu, światła, prowadzącego były pokryte z tych opłat. My nie moglibyśmy zarobić ani złotówki na tym przedsięwzięciu. I to jest właśnie taka forma odpłatnej działalności pożytku publicznego, która absolutnie dopuszcza wolontariat. Natomiast jedyna forma, która nie, to jest działalność gospodarcza, więc wszelkie biznesy, spółki nastawione na zysk nie mogą korzystać z pomocy wolontariuszy i gdybyście byli Państwo pytani kiedyś o takie, to no to trzeba niestety odmówić. A mówię niestety, bo czasami są to ciekawe propozycje, no może szczególnie dla ludzi troszeczkę starszych, no, studentów, którzy przez taką formę wolontariatu na przykład w redakcjach gazet czy stacji telewizyjnych, radiowych mogliby zdobywać doświadczenie w tym zakresie, no ale niestety, jeżeli rozgłośnia jest rozgłośnią prywatną, to nie może z pomocy wolontariusza korzystać. Nie chcę rozwijać takiego wątku, który też jest ważny, ale to może nie dla waszej młodzieży, bo są jeszcze za młodzi. Wątek, który często się pojawia właśnie przy okazji takich działań gdzieś na styku z biznesem albo w różnych instytucjach, mianowicie bardzo często łatwo się stawia znak równości pomiędzy wolontariatem, praktyką, a stażem. To są kompletnie trzy różne obszary regulowane trzema różnymi ustawami, przepisami, ale no niestety rynek mutuje te przepisy i powstają jakieś dziwolągi właśnie, że ktoś na zasadzie wolontariatu odbył staż albo praktykę. No to tak nie działa. Ale tak jak mówię, to bardziej dotyczy środowiska studenckiego niż uczniów szkół podstawowych czy licealnych, no, czy też gimnazjalnych. Najczęściej Państwo te działania, które podejmujecie, jak pamiętam z doświadczeń, to są wszelkiego rodzaju organizacje pozarządowe, to są instytucje publiczne, które chętnie sięgają po wsparcie wolontariuszy, typu ośrodki pomocy społecznej, za pośrednictwem których można pomagać osobom indywidualnym, będącym w trudnych sytuacjach. To są publiczne zakłady, publiczne szpitale, przychodnie zdrowia, czy też organizacji samorządowej. Też Kościół, Stowarzyszenie Jednostek Samorządu Terytorialnego, no ale to już troszeczkę w mniejszym zakresie. Także to jest, mówię, na tym slajdzie widzicie Państwo, gdzie można być zaangażowanym i gorąco zachęcam w myśleniu, w rozwijaniu
wolontariatu szkolnego, aby właśnie patrzeć też na zewnątrz. Nie tylko w murach szkoły, nie tylko w tej szkolnej społeczności, ale szukać tych wyzwań na zewnątrz, eksplorować, zdobywać informacje, gdzie pomoc jest potrzebna. Młodzież może się włączyć, zaangażować lokalnie, bo to dla młodych ludzi też jest, nie musimy się przekonywać, ciekawe i intrygujące, niż tylko ciągle w murach swojej szkoły tą działalność prowadzić. Mamy przykład. Na ten przykład, to znaczy właśnie jak rozumieć tą działalność gospodarczą, która czasami się pojawia, jak ją rozdzielać od działalności statutowej, w co się można, co można włączyć. Mamy przykład Stowarzyszenia Sportowego w Rybniku. I w to stowarzyszenie chcę zaangażować wolontariuszy do prowadzenia zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży. Jeden z ochotników ze względu na wykształcenie jest gotów pełnić rolę takiego menadżera, pomagać przy zarządzaniu siłownią i solarium, które świadczą odpłatne usługi dla mieszkańców Rybnika. No i czy to jest miejsce, gdzie powinni się wolontariusze znaleźć? Ten przykład pokazuje, że należy to rozumieć, znaczy nie tyle rozumieć, co to korzystać w nas. To znaczy, do prowadzenia nieodpłatnych zajęć dla dzieci i młodzieży jak najbardziej mogłoby to stowarzyszenie zaangażować wolontariusza. Natomiast ta druga część, kiedy to właśnie wolontariusz jest gotowy do świadczenia pomocy takiej menedżerskiej w zarządzaniu siłownią i solarium, która jest odpłatna, no tu już nie można zaangażować wolontariusza. Także chociaż jest to stowarzyszenie, organizacja pozarządowa, to jeśli prowadzi działalność gospodarczą, to trzeba być uczulonym, że w tych obszarach właśnie prowadzenia działalności gospodarczej nie można być wolontariuszem. To ja ten przykład przywołuję, żeby też Państwu to zasygnalizować, natomiast gdyby się zdarzyła taka sytuacja, to proszę nie mieć obaw, że to Wy coś źle zrobiliście, to na barkach korzystającego spoczywa ten obowiązek, aby właśnie precyzyjnie rozdzielać i angażować wolontariuszy do działań niekomercyjnych, a nie komercyjnych. Także gdyby nawet taka sytuacja miała miejsce, w przypadku jakiejś kontroli, to odpowiedzialność ponosi takie stowarzyszenie, a nie szkolny klub wolontariatu i koordynator, który z młodzieżą się w to angażuje. Kolejna rzecz, kwalifikacje, jakie powinien mieć wolontariusz. Ustawodawca tym pierwszym tu widocznym akapitem tak to określił. No i w zasadzie no tak mógł tylko określić, bo trudno było wtedy i obecnie, aby w ustawie przywoływać wszystkie profesje i odpowiednie do nich kwalifikacje. Wskazanie jest takie, że gdzie wolontariusz ma podejmować działanie samodzielnie, to jest też realnie ważne, no to powinien mieć kwalifikacje i wymagania, które stawiane są danej profesji. I jako przykład, tutaj Państwo widzicie, no gdybyśmy chcieli zaangażować w charakterze wolontariusza kierowcę, osobę, która mogłaby swoim samochodem wozić dzieci na zajęcia dodatkowe, na basen, na półkolonie, to taki kierowca wolontariusz, żeby mógł być zaangażowany, to jego kwalifikacjami jest stosowne prawo jazdy, które posiada, a nie to, czy skończył pedagogikę specjalną, czy jest w ogóle po studiach pedagogicznych i czy ma dobry kontakt z dziećmi. On się ma skupić na kierowaniu pojazdem i bezpiecznie dzieci zawieźć w określone miejsce. I to jest jego kwalifikacja, czyli prawo jazdy. Jeżeli osoba, wolontariusz, tutaj jest przykład kucharza, no może to jest już najwyższa półka wtajemniczenia, ale w ogóle kontakt z żywnością, aby tą przetworzoną, aby był możliwy ze strony wolontariusza, czy nie tylko, no to trzeba mieć tak zwaną książeczkę, prawda, sanepidowską i badania na nosicielstwo, rentgen i tak dalej, które poświadczają, że jest się osobą zdrową. To jest akurat ten przepis, to wskazanie powszechnie, nie chcę powiedzieć łamane, ale no trochę ignorowane, bo też
No, nie chcę powiedzieć, nie dajmy się zwariować, bo teraz wszelkie ciasta, które pewnie rodzice Państwa dzieci pieką, które być może w formie kiermaszy szkolnych rozprowadzacie, zbieracie cegiełki, no nie mogłyby się znaleźć na terenie szkoły, no bo każdy rodzic musiałby, prawda, gdzieś tą książeczką sanepidowską badaniami się wykazać, że jest zdrowy i mógł to ciasto upiec i wtedy jest gwarancja, że nikomu nic się nie stanie. Jak wiemy, no to się nie dzieje. No tym niemniej przepisy mówią, jeśli jest ten kontakt z żywnością przetworzoną, to kwalifikacją do bycia właśnie na przykład wolontariuszem muszą być badania, więc wszelkie wydawanie tych przysłowiowych bułek ze szklanką mleka przez wolontariuszy, no byłoby tutaj w myśl prawa, tak gdyby literalnie się przyjrzeć, no zabronione. Też wolontariusze bez kwalifikacji, tutaj dwa słowa, znaczy ważne jest, bo też pytanie na przykład, czy osoba, która chciałaby poprowadzić z waszymi uczniami przykładowo świetlicę modelarską, czy pracownię modelarską i sklejać modele samolotów, to jakie kwalifikacje powinien taki wolontariusz mieć, czy to wasz uczeń, czy ktoś z zewnątrz? No, nie ma czegoś takiego jak kwalifikacje jakiegoś modelarza i po skończeniu Politechniki można takie zajęcia prowadzić. Takie kwalifikacje, czy w takim przypadku określa kierownik placówki, który powinien, angażując takiego wolontariusza, pierwszy, drugi, trzeci raz oczywiście obserwować go, jaki ma kontakt z dziećmi, czy nie krzyczy w tej zabawie w modelarstwo na nie, czy jest cierpliwy, czy potrafi wytłumaczyć, czy w ogóle zna się na tym modelarstwie, czy wciąga dzieci w to przedsięwzięcie i w tą zabawę. I jeśli tak się dzieje, no to ma te kwalifikacje do tej pracy. Natomiast no mówię, tutaj nie powinniśmy wymagać specjalistycznych kursów, szkoleń, bo często takowych po prostu nie ma. Są pewne zawody, pewne zajęcia, które tak jak tutaj wyżej podaję, kucharz, kierowca, no są stricte określone. Natomiast no jest masę działań, które nie mają. No, chociażby wyprowadzacz psów w schronisku na spacer. No, jakie kwalifikacje? No, szkoły się w tym kierunku nie ukończy. Szkoleń pewnie też jest nie za dużo, jeśli w ogóle. Więc no, trzeba kochać zwierzęta, trzeba słuchać instruktażu osób, które schronisko prowadzą i pozwalają na wyprowadzanie psów. Trzeba też mieć jakieś tam zamiłowanie do tego serce i często to są właśnie te takie nieuchwytne, ale kwalifikacje. Także najczęściej Państwa uczniowie będą tymi osobami, które będą wspierać pewne działania, projekty, włączać się w jakieś akcje. To nie będą póki co jeszcze herosi, którzy samodzielnie będą odpowiedzialni za jakieś przedsięwzięcia, za jakiś proces dydaktyczny i w związku z tym muszą mieć określone, prawda, wysokie kwalifikacje, kompetencje. Nie, uczniowie w szkolnych kołach wolontariatu są tymi, którzy wspierają, pomagają, uzupełniają. W związku z tym no, tego stricte obowiązku posiadania kwalifikacji, ten obowiązek nie spoczywa. Kolejna rzecz, a w zasadzie od niej też powinienem zacząć to dzisiejsze nasze spotkanie, to taki trochę porządkowy fakt. Powszechnie i także ja dzisiaj niejednokrotnie mówię o pracy wolontariusza. Pamiętajmy, że wolontariusz nie pracuje. Wolontariusz wykonuje świadczenia odpowiadające świadczeniom pracy. No ale termin jest na tyle długi i troszkę taki skomplikowany, że no, na co dzień się tym nie posługujemy. Natomiast to, co ważne, to nie jest praca w rozumieniu kodeksu pracy, więc też proszę nie szukać jakichkolwiek rozwiązań w związku z wolontariatem w tym dokumencie, w kodeksie pracy. On nie dotyczy wolontariusza. Wolontariusz, jak Państwo tutaj widzicie, tą swoją pracę, a znowu tutaj to jest już tak, przygnęło do mnie, te swoje świadczenia, tą swoją pomoc wykonuje na podstawie umowy, porozumienia, umowy cywilnoprawnej, o której za chwilkę powiemy.
Także to tak tytułem troszeczkę uporządkowania. W sprawach nieuregulowanych w porozumieniu wolontariackim jedynie kodeks cywilny, oczywiście ustawa o działalności pożytku publicznego, ale są to marginalne sytuacje, myślę, że Państwo nie będą spotykać najczęściej, jeśli już, ale dużo ich nie ma, to są kwestie jakieś takie, no, nazwijmy to, procesów cywilnych, ktoś kogoś może pozwać, bo właśnie, nie wiem, wolontariusz nie wywiązał się z powierzonego zadania, albo coś się zbroił, spsocił i na drodze, prawda, powództwa cywilnego można by taki proces wytoczyć. Nie spotkałem się w mojej 20-letniej karierze organizowania wolontariatu, aby coś takiego miało miejsce. No, tym niemniej mówię, no, tak ustawodawca na to wskazuje. Także kodeks pracy, gdyby ktoś miał takie zakusy, stawiamy wysoko na półce i nie sięgamy do niego, szukając ewentualnie jakichś podpowiedzi, rozwiązań dotyczących kwestii wolontariatu. No i teraz przechodzimy do porozumienia o współpracy, tej umowy wolontariackiej, która bardzo często właśnie te największe emocje wzbudza. Na wstępie to takie porozumienie koniecznie musi zawierać. Państwo tutaj widzicie, musi być określony zakres prac dla wolontariusza, czyli to, co ma robić, do czego się zobowiązuje. Tak naprawdę powinno to brzmieć zakres świadczeń. To nawiązując do tego, co wcześniej mówiłem. Dalej musimy określić sposób i miejsce ich wykonywania, czas naszej współpracy i warunki rozwiązania porozumienia, czyli to, kiedy można się cofać, w jakim terminie, czy są w związku z tym jakieś konsekwencje tego. Co do odpowiedzialności wolontariusza, jest ona to wpisana, ale nie jest to obligatoryjne. Ta odpowiedzialność, ona się pojawia, o czym też często zapominamy przy różnych wolontariatach, kiedy powierzamy wolontariuszowi jakieś mienie. Czy jest odpowiedzialny za na przykład robienie zdjęć, czy kręcenie materiału wideo, czy dostaje komputer do pracy wolontariackiej. Wtedy rzeczywiście można tutaj o tej odpowiedzialności za mienie wspomnieć w porozumieniu. Natomiast nie jest to obowiązkowe i często też się nie dzieje. To nie znaczy, że warto o tym pamiętać i jeśli tak, w takich sytuacjach byście Państwo byli z waszymi uczniami, to taki zapis można włączyć. Kolejna rzecz to forma porozumienia. No i tutaj dochodzimy do takiego trudnego momentu. Znaczy to, co Państwo widzicie, nie jest trudne, natomiast trudne jest, jak to w praktyce przełożyć na język szkolny i jak z tego tak to korzystać. No tak, przepisy mówią, że jeżeli z wolontariuszem wiemy współpracować w czasie krótszym niż 30 dni, to porozumienie może mieć formę ustną. Nie trzeba spisywać go na kartce papieru, nie trzeba podpisywać, wystarczy, że ustnie się porozumiemy. Obowiązkowo zaś, jeżeli chcemy pracować z wolontariuszem dłużej niż 30 dni, to porozumienie takie musi obligatoryjnie mieć formę pisemną. Musimy je sformułować na piśmie, przez wszystkie strony zainteresowane musi ono być podpisane. To ma konsekwencje później w ubezpieczeniu, o którym za czas jakiś powiem, ale tak sprawa, jak taki punkt wyjścia tak wygląda. Jeśli jest to krótka działalność do 30 dni, możemy ustnie się porozumieć. Jeżeli przewidujemy dłuższy czas niż ten umowny miesiąc, obowiązkowo na piśmie musi być porozumienie. Dlaczego tak to zostało rozdzielone? Jest to też z jednej strony ukłon w kierunku organizatorów dużych wydarzeń, masowych, nazwijmy to, z dużą liczbą wolontariuszy. Czytaj na przykład Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. W takim wypadku krótkie działanie, no, kilka dni, no bo sam finał jest kulminacją, natomiast no, przygotowania, sztab i tak dalej, troszeczkę to trwa. Ale jeśli zawiera się w tym okresie 300 dni, to wystarczy, że organizatorzy ustnie takie porozumienia zawrą. Po to, żeby dać sobie szansę na skupienie się na pracy, a nie na wypełnianiu dziesiątek tysięcy porozumień wolontariackich na jeden, dwa czy na tydzień aktywności wolontariackiej. Natomiast no, jeśli dłużej, no to wtedy już ustawodawca zobowiązuje nas do tego, aby
To porozumienie miało formę pisemną i tutaj wyjścia nie mamy. Także widzicie Państwo, że to nie od nas tak naprawdę zależy, czy wybierzemy sobie tą formę ustną, która no, nie nastręcza takich problemów biurokratycznych, czy też formę pisemną. To jest ściśle uzależnione od czasu trwania pracy czy współpracy z wolontariuszem. I teraz jak to przełożyć na język szkolny i na warunki szkolne? Bo to, co moim zdaniem na dzień dzisiejszy nie jest do końca jednoznacznie określone, to nazwane, zdefiniowane, to, czy szkoła, która tworzy szkolny klub wolontariusza, musi ze swoimi uczniami, wolontariuszami podpisać porozumienie, czy też nie musi tego robić. Czy uczniowie, wolontariusze, takie porozumienia powinni mieć podpisane z placówkami, z miejscami, do których trafiają jako szkolny wolontariat, czy też nie. No i tutaj w pewnym sensie szkoły są dwie. I tak, i nie. Mają one swoje plusy i minusy. Ja stoję, znaczy mnie bliższy jest, i jeśli ktoś mnie pyta, jak to być powinno, to uważam, że zdecydowanie bardziej poprawne, co nie znaczy, że tam to jest niemożliwe, ale mówię, no, z braku szczegółowych przepisów dotyczących środowiska szkolnego, jeśli chodzi o wolontariat, no trzeba tutaj tych rozwiązań szukać właśnie jakoś troszeczkę dookoła. Mnie bliższe jest i to zawsze, tak powiem, no, przytaczam i zachęcam do takiej formy, aby to, jeżeli w szkole powstaje szkolny klub wolontariusza, jeśli ta formacja już jest, to aby na początku roku szkolnego wszyscy ci uczniowie, którzy do klubu przystępują, aby z nimi szkoła takie stosowne porozumienia zawarła. Oczywiście z nimi w porozumieniu z rodzicami. Część dyrektorów szkół mnie znanych, z którymi rozmawiamy, broni się przed tym, mówiąc, no to kolejne papiery, kolejne umowy, no i tak mamy prawda, po kokardę tych biurokratycznych działań, to jeszcze dodatkowe, dzieci chcą działać, a my tu jeszcze ubieramy to w jakieś formy umów, co z tym robić, jak to przechowywać, i czemu to ma służyć. No, mogę zrozumieć te argumentacje, natomiast no, Są przepisy, których powinniśmy przestrzegać i tu się nie musimy przekonywać i mówię, no, w najlepszej wierze swojej i w interesie naszych dzieci zadbać o to, aby było to zgodnie z literą prawa i żeby dzieci były chronione. Także tak jak mówię, tego nie znajdziecie Państwo w ustawie, nie znajdziecie w żadnym rozporządzeniu, że taki krok szkoła musi bądź powinna, jeśli chce zrobić, ale praktyka dnia codziennego na dzień dzisiejszy tak to sobie zdefiniowała i określiła. Ja jestem, jest mi to bliskie i to do tego zachęcam, aby takie porozumienie uczniowie w szkole podpisywali. Co się z tym wiąże? Wiąże się to z tym, że uczniowie stają się wolontariuszami szkoły. Są uczniami, ale są również wolontariuszami szkoły. Mają w związku z tym ubezpieczenie. Jest to forma, że tak powiem, poprawna, prawnie dokumentowania ich pracy. Jest określone właśnie, do czego się zobowiązują, co mogą, co mają robić, na jakich warunkach, to o czym wcześniej mówiłem. I to moim zdaniem jest bardziej uporządkowane. Z tą formą wiąże się jednakże no też taka rzecz, o której trzeba pamiętać, o tym też dzisiaj powiem za chwilkę jeszcze, że jeżeli tacy uczniowie właśnie ze szkolnego koła wolontariatu wychodzą na wolontariat poza szkołę, znajdują na przykład dom seniora, w którym chcą pomagać w jakiś sposób, to żeby być wolontariuszem w tym domu seniora, szkoła,
powinna mieć jakąś najprostszą formę porozumienia z tym domem seniora, które by określało, na jakich zasadach ci uczniowie pojedynczo czy grupowo, najczęściej pewnie grupowo, chociażby dwójkowo, trójkowo, jak mogą funkcjonować. Przykład takiego porozumienia też przygotowałem, pokażę Państwu, więc proszę być spokojnym, ale to jest to porozumienie, to jest w pewnym sensie taki mandat na to, że uczeń, wolontariusz może wejść do placówki, czy to jest schronisko dla zwierząt, czy to jest dom seniora, czy dom kultury, tam świadczyć wolontariat. Bo jeśli takiego porozumienia by nie było, no to pytanie się rodzi w przypadku kontroli, które się nie zdarzają, no ale przywołuje jakieś skrajne sytuacje. W przypadku takiej kontroli, prawda, no można by zapytać, no dobrze, a co ci młodzi ludzie tutaj w tym domu kultury robią, współpracując i współprowadząc zajęcia plastyczne z dziećmi, tak? No, kierownik domu kultury mówi, to są nasi wolontariusze. No to skoro są to nasi wolontariusze, to proszę pokazać, na jakiej fazie oni działają, czyli pewnie macie Państwo z nimi porozumienia wolontariackie. No i tu, prawda, zaczyna się kłopot, no bo takich porozumień nie ma, no bo to są wolontariusze, którzy skupieni są w szkolnym dole wolontariatu, a szkoła niejako ich, prawda, delegowała, no troszeczkę mówiąc takim językiem pracowniczym, do tego, żeby wspierali działania w Domu Kultury. Także takie porozumienie między placówkami być powinno. No to porozumienie, ono ma też tą zaletę, że porządkuje relacje między miejscem, do którego chodzą właśnie wolontariusze, a szkołą, która właśnie na tychże wolontariuszy reprezentuje. Także tak to wygląda. Drugą formą, mniej bliższą, aczkolwiek możliwą, jest to, że szkolne koło wolontariatu powstaje oczywiście w ramach szkoły, podobnie jak pewnie szkółko muzyczne, SKS czy inne takie formy. Nie ma tutaj jakichś porozumień, umów wolontariackich, po prostu uczniowie, którym to jest bliskie, pod opieką nauczyciela, skupiają się, wymyślają, działają. I wtedy, kiedy wychodzicie Państwo na zewnątrz, kiedy chcecie w jakiejś placówce z Waszymi uczniami funkcjonować, no to wtedy każdy z tych wolontariuszy poprzez swoich rodziców takie porozumienie powinien z tą placówką zawrzeć. Co? Pewnie no nie musimy się przekonywać, od strony organizacyjnej byłoby troszeczkę bardziej skomplikowane i w czasie trudne do skoordynowania, bo jeden uczeń przyniesie, drugi zapomni i tak dalej, to się rozchodzi. Rzeczy się dzieją, już praca wre, natomiast my jeszcze gdzieś tam się z tymi papierami męczymy. Także reasumując, w sytuacji, kiedy nie mamy jednoznacznie określonych tych warunków, jak te porozumienia, w jakiej formie, kto z kim zawierać, ja sugeruję, aby skłaniać się ku temu, czy się z Państwa decyzja i kierownictwa szkoły, aby to szkoła ze swoimi wolontariuszami, uczniami, którzy są w tym szkole, w szkolnym kole skupieni, takie porozumienia zawarła. Można je zawrzeć na początku roku, tak jak powiedziałem, szkolnego na cały rok szkolny, jednorazowo i sprawa jest, że tak powiem, od strony formalnej czysta. To porozumienie, ja teraz otworzę dokument, bo chciałbym też Państwu pokazać takie porozumienie. Ono, nie pamiętam, albo już jest, albo za chwilę będzie Państwu, dla Państwa dostępne, bo je dla Was przygotowaliśmy. No ja go tu nie widzę na moim ekranie, ale z tego co pamiętam, a pamiętam, o, dziękuję, pojawiło się. To tak, no poza oczywiście tymi kwestiami takimi powszechnymi, kto z kim się umawia, gdzie miejsce, do tego nie musimy sobie tutaj tłumaczyć i jakby komentować. Zwróćcie Państwo uwagę na ten tutaj czwarty wers tak naprawdę, gdzie porozumienie zawarte jest, prawda, imię, nazwisko, data urodzenia, zamieszkania ucznia, zwanym dalej wolontariuszem, reprezentowanym przez opiekuna prawnego.
I tu się pojawia najczęściej, ale nie rodzic, który właśnie w imieniu dziecka niepełnoletniego taką umowę może zawrzeć. I to jest dwa w jednym. Nie musimy zbierać tych zgód, nie musimy zbierać tych deklaracji rodziców, że wyrażają tak zgodę na to, żeby dzieciak do szkolnego koła przynależał. Takie porozumienie zawierając na początku roku szkolnego, czy w każdym innym momencie, w tej formule już zawiera tą zgodę rodzica. Co tutaj też interesującego może w tym porozumieniu, bo też nie chcę go czytać Państwu, no, spokojnie sobie w wolnej chwili do niego zerkniecie i zobaczycie. Ważne, wszystkie rzeczy są ważne, natomiast tak, punkt czwarty. Strony ustalają, że porozumienie ma charakter wolontariuszy, znaczy świadczenia mają charakter wolontarystyczny, które są bezpłatne, żeby nie było niedomówień, że ktoś tutaj podpisuje umowę i w związku z tym należy się jakiś profit materialny bądź niematerialny. Ważna rzecz, punkt piąty, o którym też później powiem, to jest poinformowanie wolontariusza o zasadach bezpiecznego i higienicznego wykonywania świadczeń. No, oczywiście, jeżeli wracając do poprzedniej myśli, szkoła zawiera ze swoimi uczniami porozumienia na początku roku na to, żeby oni byli wolontariuszami, no to pewnie szkoła nie jest w stanie przewidzieć i przygotować w tym zakresie wolontariusza, że oto w czasie zbiórek żywności w grudniu najczęściej to trzeba i takie zasady bezpieczeństwa i higienicznego wykonywania świadczeń zachować, że w schronisku dla zwierząt obowiązują takie zasady, czy też w domu kultury jeszcze inne. Stąd też, to wrócę do tego, co wcześniej mówiłem, pojawia się to porozumienie między placówkami, między szkołą, prawda, która reprezentuje wolontariuszy, a tym rzeczonym na przykład domem kultury. I to wtedy to porozumienie określa, i to w tej propozycji, którą mamy tu dla Państwa, to jest zawarte, że właśnie kiedy pojawią się wolontariusze w takim miejscu, to ta placówka pod tym kątem przygotuje ich, pokaże, co wolno, czego nie wolno, jak bezpiecznie wykonywać te powierzone zadania i wtedy mamy ten obowiązek ustawowy wypełniony właśnie poinformowania wolontariusza o tych bezpiecznych, higienicznych warunkach wykonywania świadczeń. Punkt szósty mówi nam o ubezpieczeniu, to zaopatrzenie z tytułu wypadku, ale to o tym za chwilę powiem, nie będę teraz tutaj mieszał, żeby nie wprowadzać niepotrzebnie, no właśnie, zamieszania. W punkcie siódmym, czy wolontariusz zobowiązuje się wykonać świadczenie osobiście? Najczęściej tak jest, natomiast nie jest to obligatoryjne. Są takie działania, które wolontariusz w sytuacjach losowych może powierzyć komuś innemu. Jeśli się Państwo na to zgodzicie, to w takiej umowie można to zawrzeć, że w przypadkach tam wyjątkowych, losowych, po uprzednim uprzedzeniu korzystającego, wolontariusz może to świadczenie powierzyć osobie innej, ale wtedy odpowiada za jego wykonanie. Najczęściej w praktyce takimi działaniami, z którymi ja się spotkałem, które są właśnie powierzane komuś innemu, są to wszelkie prace tłumaczy, prace informatyczne, które też wolontariusze wykonują. Mniej, a praktycznie w ogóle prace, które bezpośrednio są na rzecz osób często no, potrzebujących w trudnej sytuacji, kiedy buduje się relacje, zdobywa się zaufanie, wolontariusz i ta osoba, no, nie powinno się w takich wolontariatach, w takich sytuacjach tak lekką ręką mówić, a dzisiaj, prawda, nie mogę, to przyjdzie za mnie moja koleżanka Asia i ona pomoże, bo jak wiemy, no, to nie zawsze się udaje, no, to zdobywanie zaufania wzajemnego trochę trwa, poznawanie się, budowanie relacji jest istotne, więc wtedy mówię, no tu raczej to powierzanie komu innemu pracy nie powinno wchodzić w grę, aczkolwiek mówię, z punktu widzenia formalnego możliwe to jest.
Ósmy punkt, na to bym też uczulał, znaczy uczulał, zwraca uwagę Państwa i Państwa uczniów, aby wolontariusz zachowywał w tajemnicy to, co zobaczy, to, w czym będzie uczestniczył. Chodzi tutaj o to, aby no, mówiąc takim językiem potocznym, nie plotkować, nie mówić, prawda, że ktoś żyje biednie, ma taki, a nie inny telewizor, prawda, i niemarkowe spodnie, a choruje, prawda, na taką chorobę, bo to nie temu służy wolontariat, więc zawsze też naszych wolontariuszy i współpracując z młodzieżą i ze szkołami tu w Warszawie, ci, którzy z naszej pomocy korzystają, na to zwracamy uwagę, ale rozumiem, że no to też jest to zrozumiałe i nie trzeba tutaj więcej komentarzy. Punkt 10 jest interesujący, jak interesujący. Często o nim zapominamy. My go zamieszczamy w naszym porozumieniu i też jakby no, po Państwa rozwagę to pozostawiam. Mianowicie, tak jak czytacie Państwo tutaj, to jest wyrażenie zgody przez wolontariusza na udzielenie właśnie zgody na wykorzystanie wizerunku. Robimy zdjęcia, kręcimy materiał wideo z różnych akcji wolontariackich, do raportów możemy to wykorzystać na strony internetowe. Warto zadbać wcześniej o zgodę wolontariusza na to, niż później właśnie być pociągniętym do jakiejś odpowiedzialności, że ktoś wykorzystał wizerunek mojego dziecka na akcję, ja sobie tego nie życzyłam. Oczywiście, jeżeli rodzic powie nie, przepraszam, ale ja się na to nie godzę, to nie znaczy, że dzieciak nie może uczestniczyć w wolontariacie. No, po prostu musimy pamiętać tylko, żeby Jan Kowalski przysłowiowy na tym zdjęciu się nie znalazł, albo jeśli jest na zdjęciu, no to nie możemy tego po prostu wykorzystać. Ale mówię, ten zapis często nam umyka, a w tej chwili, w tej dobie, prawda, tego zamieszania ochrony danych osobowych i tych wizerunków, to jest ważne. Punkt 11, też często traktowany jako taki, a co tam, bardzo ważny. Właśnie to jest to jeden z tych czterech punktów, co musi zawierać porozumienie wolontariackie, o którym wcześniej, czyli sposób rozwiązania porozumienia. Tu określamy, w jakim trybie, w jakim terminie z wolontariuszem się rozstajemy. Przykładowo tu jest pisane 5 dni, natomiast no, to od Państwa zależy i tutaj nie ma idealnego terminu. Dla jednych to będzie 5 dni, dla innych miesiąc, dla kogo innego 2 dni będą ok. Należy zawsze zastanowić się, co w sytuacji, kiedy wolontariusz właśnie będzie chciał zrezygnować, odejść. Jeśli zrobi to w ciągu jednego dnia, czy znajdziemy na jego miejsce zastępstwo? Pewnie nie. Więc bezpieczniej jest ten okres do tych 5, 7, 10 dni, 2 tygodni zawrzeć. Też zbyt długi okres czasu nie jest korzystny, no bo pamiętajmy, że to działa w dwie strony. To my możemy się rozstać z wolontariuszem. No pewnie w przypadku szkolnego wolontariatu to troszeczkę inaczej tam funkcjonuje, ale jeśli byśmy chcieli rozstać z wolontariuszem, a on się będzie zasłaniał tym, że ma umowę, a w umowie jest okres na przykład 2 miesięcy czy miesiąca, no to przez ten czas jeszcze musimy współpracować, chociaż gdzieś tam krew się w nas gotuje i nie chcieliśmy już z taką osobą pracować, bo nie jest niesłowna, jest nieodpowiedzialna i tak dalej, i tak dalej. Zdarzają się takie sytuacje. Więc ta forma rozwiązania, mówię, temu tutaj jest zawarta właśnie w tym punkcie 11 i to zawsze trzeba sobie jakoś określić. Pozostałe punkty, no to już takie standardowe, więc tutaj komentarza nie będę. W tym zakresie przywoływał. Jak też Państwo widzicie tutaj już pod koniec, porozumienie takie podpisuje, czy jest miejsce na podpis 3 osób. Korzystającego, czyli de facto szkoły, wolontariusza, czyli ucznia, no i opiekuna prawnego. Także teoretycznie mógłby wystąpić sam opiekun i korzystający, no ale żeby oczywiście upodmiotowić tego młodego człowieka i też no, pokazać i no, uczyć go, że to są ważne rzeczy i też uczestniczy w czymś ważnym i tak dalej, no też tutaj miejsce na jego podpis powinno być, aby stosowną parawkę mógł złożyć i czuć się tutaj no, jak najbardziej pełnoprawnym. Pełnoprawną stroną tego porozumienia.
Także jest to przykład porozumienia. Proszę nie traktować, że to jest wzór jeden, jedyny, często wykorzystywany. Natomiast oczywiście tutaj można jeszcze manewrować różnymi punktami typu zwrot kosztów, które wolontariusz poniósł na czasie wykonywania świadczeń. Myślę, że w przypadku szkolnych wolontariatów raczej nie ma miejsca. Czy właśnie ta odpowiedzialność za powierzone mienie, czy też tak jak mówiłem, jeśli rodzic nie wyraża zgody na ten punkt 10, wizerunek, można go wykreślić, parafować. To już wasi współpracujący z wami, ewentualnie prawnicy, czy korzystacie z usług jako szkoła, mogą tutaj zaproponować inne punkty, które będą odpowiadały Państwa oczekiwaniom. Ale jako taki punkt wyjścia, albo jeśli ktoś uzna, że jest to kompletne i więcej nie trzeba, oczywiście można z tego porozumienia korzystać. My tu nie mamy praw autorskich, nie rościmy sobie, udostępniamy to, więc jeśli ktoś miałby ochotę, to zapraszam. I jeszcze jedno porozumienie, o którym też wspomniałem, między właśnie szkołą a placówką. Jakaś najprostsza forma takiej umowy, która właśnie określałaby, na jakich zasadach wolontariusze do takiej placówki mogą przyjść ze szkolnego koła wolontariatu. Także ten dokument też jest tutaj dla Państwa. Najważniejszy punkt, jeśli tak mogę powiedzieć, poza tym, że oczywiście wszystkie są istotne, to zobowiązania szkoły, jako no de facto tego no nie chcę nazwać właściciela wolontariuszy, ale instytucji, która się nimi opiekuje, jest za nich odpowiedzialna, i zobowiązania ośrodka. Tutaj jest ośrodek, bo ja przywołałem, znaczy taki przykład tutaj pozwoliłem sobie zamieścić, umowy między szkołą a ośrodkiem pomocy społecznej, bo często też praktyka dnia codziennego pokazuje, że właśnie na styku tych dwóch instytucji dochodzi do współpracy. Raz ośrodek poszukuje młodych ludzi właśnie do różnych działań na rzecz swoich klientów, czy to w formie instytucjonalnych działań, czy też właśnie indywidualnych, ale też szkoła właśnie jest tym często zainteresowana, gdzie pod opieką, czy pod nadzorem osoby odpowiedzialnej, takiego pracownika socjalnego, młodzi wolontariusze mogą obcować z osobami bezpośrednio potrzebującymi wsparcia. To jest szalenie ważne. Więc ten przykład ośrodka pomocy społecznej. Równie dobrze, tak jak powiedziałem, może to być Dom Kultury, może być Schronisko dla Zwierząt, może być Fundacja XY, więc to od Państwa zależy. I to, co Państwo tutaj widzicie, to właśnie zobowiązania obydwu stron. Tutaj widzę na żółto podkreślone. Tak, to właśnie to zawarcie z wolontariuszami porozumień i zapewnienie ubezpieczenia, może to być też rola ośrodka w zależności od podziału ról między partnerami. Wracam do tej sytuacji niejasnej, jak powiedziałem wcześniej, że albo szkoła podpisuje z wolontariuszami, swoimi uczniami porozumienia i wtedy ten żółty punkt czwarty wypada z tego, albo jeśli kierownictwo szkoły decyduje się na to, że właśnie nie robi takiego ruchu i wolontariusze owszem są uczniami, ale tu nie ma porozumień, to idąc ci młodzi ludzie do takiego ośrodka, to ośrodek musi z nim, z każdym z osobna podpisać to porozumienie. Co jak mówię, no w praktyce jest dosyć rzeczą taką no, troszeczkę skomplikowaną i rozciąga się w czasie i te procedury się przedłużają, wydłużają. Także tutaj ośrodek też się zobowiązuje właśnie, jak Państwo widzicie, do wskazania koordynatora, który będzie odpowiedzialny na terenie ośrodka za współpracę z wolontariuszami. Ten punkt drugi, o którym też mówiłem wcześniej, ten instruktaż przygotowujący do pracy, pod zdaniem specyfiki, te bezpieczne warunki pracy dla wolontariuszy, to może, czy wręcz powinno być po stronie takiego ośrodka. Także to jest strona pierwsza i strona druga tego porozumienia. Też tutaj kilka tych zobowiązań jest zawartych. Więc żeby też nie zostawiać Państwa właśnie tylko z tym, że warto takie porozumienie podpisać, macie je Państwo tutaj
zaprezentowane, również możecie z niego korzystać. Oczywiście no, wcześniej sobie to dostosowując do waszych realnych, lokalnych potrzeb. Także porozumienie z wolontariuszem, reasumując, moim zdaniem jest mi to, ta forma jest mi bliższa i to preferuję, aby szkoły podpisały te porozumienia ze swoimi uczniami. A później, jeśli z dzieciakami do różnych instytucji chodzicie, to z tymi instytucjami szkoła taką najprostszą formę porozumienia może zawrzeć. Często też pada pytanie, kto w imieniu szkoły podpisuje te porozumienia, czy koordynator, opiekun szkolnego koła, czy dyrektor. No moim zdaniem kierownik placówki, dyrektor szkoły. No chyba, że jakimś zrządzeniem upoważni koordynatora do takiej roli. Nie spotkałem się, ale teoretycznie jest to możliwe. Także osoba, która szkołą kieruje i podpisuje stosowne umowy i tak dalej, różnego rodzaju, również te porozumienia wolontariackie, porozumienia, straciłem wątek, dobrze, ale tak, okej, okay, czyli to z tego porozumienia proszę korzystać. Wracamy do prezentacji. Jeszcze tutaj pozwolę sobie 2-3 slajdy i zrobimy chwilę takiej przerwy, że ja spojrzę na czat, czy są tutaj w związku z tym jakieś pytania i spróbuję się do nich odnieść. Formę porozumienia mieliśmy. Czy porozumienie gdzieś zgłaszamy? No, jest to umowa cywilnoprawna, często na papierze, prawda, podpisywane i co w związku z tym? Czy gdzieś to należy jakoś przedstawiać, składować, archiwizować i tak dalej. No, co do zasady, nigdzie tego porozumienia nie rejestrujemy, to znaczy nie wysyłamy, broń Boże, do ZUS-u, do jakichś urzędów. Jeden egzemplarz jest na nas, drugi egzemplarz porozumienia dziecko, rodzice otrzymują. My jako placówka oczywiście musimy przechowywać te umowy, tak jak wszelkie inne umowy cywilnoprawne. Jak długo? Pewnie tak jak ustawa o rachunkowości o tym mówi, to jest chyba w tej chwili, nie wiem, 10 lat czy 5, to też trochę zmienia, ale na pewno osoby odpowiedzialne w waszych szkołach za to będą zorientowane. Także to oczywiście jest jak najbardziej porozumienie na poważnie, więc też poważnie trzeba je, mówię, przechowywać, chronić, ale mówię, nigdzie nie zgłaszamy. Jedynie w sytuacji, kiedy wydarzyłby się wypadek, o czym później dopiero jest to moment, kiedy takie porozumienie powinniśmy upublicznić. Idąc dalej, o tym wspomniałem przy okazji porozumienia. Jako korzystający, jako szkoła, no, musimy informować wolontariusza o prawach, obowiązkach. Mamy też obowiązek, to ustawa nakłada na nas taki, że jeśli wolontariusz poprosi o opinię o swoim wolontariacie, to nie możemy odmówić. Ale jak rozumiem, no to też w środowisku nauczycieli i szkoły no, nie jest nic niezwykłego, bo raz, że często uczniowie i o punkty, prawda, walczą poprzez wolontariat, a dwa, że no też takie referencje, jakby to nazwać, te takie doświadczenia często są przez ludzi, tylko młodych ludzi zbierane, także jeśli wolontariusz by poprosił, to należałoby takie zaświadczenie wystawić. Z tym informowaniu o wolontariusza o przysługujących prawach i obowiązkach, tutaj też proszę nie być przerażonym, że to nagle jakieś wielkie formy, nie wiem, nie daj Boże, szkoleń dla uczniów. Po prostu trzeba powiedzieć, posłuchajcie, moi drodzy, działamy zgodnie z przepisami ustawy, która reguluje wolontariat. Ta ustawa jest pod takim linkiem, albo można zrobić kserokopię, to jest dosłownie jedna kartka dwustronnie skserowana, czy też wywiesić na tablicy korkowej w szkolnym klubie, tak żeby człowiek mógł podejść, przeczytać, dopytać i tak dalej. Nie może być sytuacji, że ktoś powie, ale ja nie wiedziałem, że z wolontariuszem to właśnie są jakieś przepisy, pani mi nie powiedziała, ale jest umowa, albo ja mam do czegoś prawo, albo do czegoś się zobowiązuję. Wolontariusz musi mieć tą świadomość, że działa według określonych przepisów, czyli czytaj tutaj tejże ustawy.
Jakie obowiązki ciążą na nas? No, ten pierwszy, drugi to raczej nie, bo to jest dla takiego wolontariatu już gdzieś tam z zewnątrz, dorosłego. Natomiast, no znowu tutaj pojawia się nam to informowanie o tym ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa, no ale rozumiem, że Państwo jesteście szczególnie wyczuleni w pracy z dziećmi, aby te działania były bezpieczne i pewnie dwa razy i trzy razy chuchacie na jakieś propozycje pracy i oglądacie z obydwu stron, aby to środowisko pracy, tych świadczeń było jak najbardziej bezpieczne dla wolontariusza. Ale mówię, musimy o to dbać. To informowanie też, ono, tak jak wcześniej mówiłem, może być po stronie placówki, do której idziemy z naszymi uczniami, to zobowiązanie w umowie między naszymi placówkami, ale też może to być, przychodzi mi na myśl na przykład zbiórka żywności, w którą pewnie często też młodzi ludzie się angażują, i szkolne koła. To jest taki instruktaż stanowiskowy, rzekłbym, już w tym sklepie, markecie, prawda, jak się zachować, czego nie robić, na co zwrócić uwagę, nie dźwigać za ciężkich kartonów, paczek, albo właśnie zwrócić uwagę na jakieś inne zasady bezpieczeństwa. Więc do tego się odnosi ten punkt. Czasami czasami zdarzają się takie interpretacje, że tu chodzi o szkolenie BHP, jeśli chodzi o wolontariat. Pierwotnie było to zapisane w ustawie, w projekcie ustawy, ale wycofano się z tego, bo aby to fikcja, nie musimy się co do tego przekonywać, aby teraz wolontariuszy w tym zakresie szkolić, bo raz, że to są koszty, dwa, że ludzie się zmieniają, dzisiaj jest, jutro nie ma, kolejni się pojawiają, znowu trzeba szkolić, więc byłoby to pewnie taka niekończąca się historia. Natomiast ponieważ są to rzeczy oczywiście ważne, więc zmieniono ten zapis w ustawie i on brzmi właśnie, że mamy obowiązek informować o ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa. Czyli jeśli idziemy do schroniska dla zwierząt, no to wolontariusze muszą wiedzieć, nie wkładamy rąk do klatek, nie robimy tego, nie, prawda, głaszczemy psa od góry, rękę podajemy od dołu, jeśli w ogóle można głaskać, a przy zbiórkach żywności tak się zachowujemy, a na akcji jakiejś lokalnej przestrzeni miejskiej, to i to, więc no, to musimy zadbać. Poza tym, że informujemy o tych warunkach, to musimy dbać o te bezpieczne i higieniczne warunki wykonywania świadczeń. No i w zależności od tego, jeśli są to szczegółowe przepisy, to zapewnić środki ochrony indywidualnej. Jakie to mogą być środki ochrony indywidualne? No jeśli młodzież będzie pomagała w pracach porządkowych na przykład, no to oczywiście jakieś rękawiczki ochronne, gumowe, żeby nie było kontaktu bezpośrednio ze śmieciami. Jeśli będą tą przysłowiową bułkę z mlekiem wydawać w świetlicy szkolnej, no to musieli poza badaniami, o których mówiłem, no mieć czepek na głowie, tak jak panie w kuchni, fartuch, nie można tak w dresie przyjść. Jeśli ktoś by pomagał w pielęgnacji żywopłotu i przecinał razem z ogrodnikiem, no to okulary ochronne, prawda, i tak dalej. Więc te różne te zawody, profesje mają takie właśnie swoje wytyczne co do tych środków ochrony indywidualnej, więc no to też należałoby by zadbać. Ale tak jak mówię, Państwo, no raz, że nie musicie, no, że nie powinniście, ale no, trudno byłoby, żebyście Wy jako opiekunowie szkolnych kół wolontariatu teraz byli na tyle świadomi i wiedzieli, że właśnie to w ogrodnictwie to takie środki ochrony, a w kuchni takie, a w domu kultury jeszcze inne. Stąd wracam do tego porozumienia z tą placówką, na rzecz której moglibyście pracować uczniami. To na nich należy ten obowiązek przerzucić, ale nie złośliwie, tylko po prostu oni się na tym znają, więc oni by o to już odpowiednio zadbali. Czy właśnie należy zmienić obuwie, wchodzą do szpitala, czy założyć ochronne, jakieś ochraniacze, czy też nie. Kolejna rzecz, co możemy zaoferować wolontariuszom. W przypadku szkolnych form wolontariatu może się zdarzyć, aczkolwiek ja chyba dwukrotnie tylko się spotkałem z taką formułą, znaczy z taką sytuacją. Można wolontariuszom opłacić na przykład jakieś kursy szkolenia, które by rozwijały ich w wolontariacie, zbieżne z ich aktywnością wolontariacką. Jeśli byłyby płatne, mamy w myśl ustawy możliwość takiej zaksięgowania tych. Nie jest to częsta sytuacja, ale mówię, zdarza się,
może mniej w środowisku właśnie szkolnym, ale gdybyście kiedyś przed takim dylematem stali, to można to zrobić. Można też zwrócić, to nie jest obligatoryjne, ale można też zwrócić wolontariuszowi poniósł w związku z wykonywanymi świadczeniami. W polskich warunkach takimi kosztami najczęściej są koszty dojazdu na wolontariat środkami komunikacji miejskiej albo rozmów telefonicznych. Aczkolwiek z rozmowami też jest różnie. W tej chwili przy tych różnych abonamentach, ofertach tych minut jest tyle. Czasami są one zupełnie jakoś tam darmowe teoretycznie. Nie ma tych dodatkowych kosztów, które dzwoniąc z telefonów komórkowych się ponosi. Ale jeśli ktoś ma kartę prepaidową, w której z wolontariuszy dzwoni, coś załatwia, dla naszego koła wolontariatu coś organizuje, można by takie koszty mu podnieść, zwrócić. Ale tak jak mówię, nie mamy tego obowiązku. Jeśli stać nas, mamy na to budżet, moglibyśmy to zrobić. Oczywiście wcześniej z porozumieniem z dyrekcją, czy wyraziłby na to zgodę. Przepisy ustawy na to nam pozwalają. Mamy też możliwość wykupienia ubezpieczenia OC, ale to o tym za chwilę, jak będziemy mówić o ubezpieczeniu. I właśnie dochodzimy do ubezpieczenia, ale zanim, ja sobie cofnę, zanim to zobaczymy, czy są i jakie są pytania. Sesja pytań, tak, pani Agata pyta, czy będzie możliwość otrzymania prezentacji lub chociaż przykładu porozumienia? No rozumiem, że to już mamy odpowiedź, tak, prezentacja jest dla państwa, porozumienie też. Pani Agata, dziękuję za odpowiedź. I co to, wszystko na razie? Jeszcze zobaczymy na górze. Ekspert próbuje odpowiedzieć, tak. Okej, tu mamy, dobrze, idziemy do góry. Wow, troszeczkę mamy tych pytań. Tu się witamy, słoneczny dzień dobry, już weekend, da się zrobić pauzę. No, to traktujmy to jako pauzę, czas mamy też trochę limitowany. Jest pytanie, pani Halina pyta, w prywatnym szpitalu działalność niekomercyjna, koncert dla pacjentów i tym podobne. Tak, w mojej opinii jest to możliwe, ponieważ no, nie wkraczamy w działalność komercyjną szpitala, jakim są świadczenia medyczne. Jak rozumiem, przychodzimy z pewną propozycją właśnie jakiegoś występu muzycznego dla pacjentów, czy to są dzieci, czy dorośli. Jeśli szpital się na to godzi, on oczywiście na tym nie zarabia. Tak, jest to możliwe w mojej opinii. Czy to szpital, czy prywatny dom pomocy, taka działalność jest okej. Zobaczymy co dalej. Chwilowy spadek. Dobrze, to jakieś problemy techniczne. Dobrze, tutaj mamy pani Halina. Stroną będą rodzice czy uczniowie? Jak długo dalej przedawać umowy wolontariackie po zakończeniu współpracy z wolontariuszem? Tak, no to już tutaj trochę się, jak sądzę, odnosiłem, bo tą stroną umowy porozumienia wolontariackiego na pewno powinni być rodzice, no bo są opiekunami osób nieletnich, ale tak jak też pokazałem na przykładzie porozumienia, warto też młodzież wciągnąć i zaangażować, żeby też czuli się ważni i czuli tę odpowiedzialność, co by to nie znaczyło na tym porozumieniu. Jak długo przechowywać? To wynika z tych zasad rachunkowości. Powiem szczerze, nie pamiętam w tej chwili, ale są to lata. Czy to jest 5 czy 10, to trudno mi powiedzieć. Zdarzają się też takie sytuacje, może w szkołach mniej, kiedy są realizowane projekty, na przykład ze środków unijnych i tam też jest obecny wolontariat. Wtedy należy też spojrzeć do dokumentacji takiej projektowej, do umowy projektowej i tam różny czas jest określany na przechowywanie wszelakiej dokumentacji, w tym też na tych umów cywilnoprawnych, czy umów zleceń, o dzieło, prawda, umów o pracę. Umowa z wolontariuszem, tak jak wspomniałem, jest umową cywilnoprawną, więc ona też tym regulacjom tutaj i tym ochronom
podlega. Nam raz się zdarzyło być zobowiązanym do przechowywania 13 lat wszelkiej dokumentacji projektowej, w tym też i umów wolontariackich, bo one były integralną częścią tej umowy. Ale tak jak mówię, to pytanie bym już tutaj adresował bardziej do księgowych waszych szkół, czy też osób odpowiedzialnych za kadry. One będą na pewno na bieżąco wiedziały, jaki to jest czas przechowywania. Dobrze, zjedziemy na dół jeszcze z pytaniami. Zobaczymy, czy coś się pojawiło. Przyjdzie nas sesja. Prezentacji trochę mówiłem. Dobra, mamy też pytanie pani Agaty. Czy warunkiem rozpoczęcia funkcjonowania szkolnego klubu koła jest opracowanie programu planu? Czy za wolontariat można wynagradzać punktami? Jeśli uczeń wolontariusz jest pełnoletni, czy rodzic również podpisuje się na porozumieniu? Okej, znaczy tak, nie jest warunkiem posiadanie czy najpierw opracowanie programu, natomiast absolutnie jestem zwolennikiem takiego kroku. Tak jak mówię, no, nie mamy szczegółowych przepisów, rozporządzeń, które by to regulowały, że należy tak i tak postąpić, od tego i tego zacząć. Stąd też troszeczkę mówię, uczymy się no już lata na doświadczeniu i rzeczywiście takie opracowanie takiego pomysłu, programu jest cenne. Nie musimy się przekonywać, bo to może mniej chodzi o formalizm, a bardziej o pomysł na działanie. Jeśli opracujemy taki program i włączymy w to jeszcze młodzież, która jest zainteresowana wolontariatem, to na pewno będzie to fajny krok i też taki właśnie, mówię, przede wszystkim porządkujący to, co chcemy robić w szkolnym wolontariacie, gdzie tą naszą pomoc widzimy, jak ona może być organizowana, czy w ogóle funkcjonowanie klubu. Także jestem za, ale tak jak mówię, to nie jest wymóg formalny. Czy za wolontariat można wynagradzać punktami? Tak, można. W szkołach gimnazjalnych, jak zapewne Państwo wiecie, przynajmniej część z Was, młodzież właśnie za te działania dodatkowe, społeczne zdobywa punkty, które potem na świadectwie gimnazjalnym są zamieszczane. Także absolutnie wolontariat może być tą formą właśnie takiego zaangażowania młodego człowieka w tą sferę różnych działań obywatelskich, pozaszkolnych i jak najbardziej może być punktowany. Warto też, myślę, przy tej okazji, ale znowu, ja nie spotkałem jakiejś tabelki wskazań, rozporządzenia, które by mówiło, że za 6 godzin wolontariatu to dostajesz jeden punkt, a za 12 to już dwa. Ale warto też, ale może nie wiem o tym, może są takie taryfikatory, natomiast jestem absolutnie za tym, aby właśnie opracowując pomysł na szkolny wolontariat, też ustalić to, że jeśli chcesz zdobyć punkty, to nie to, że pójdziesz raz na zbiórkę żywności i już, co jest oczywiście też szalenie ważne i dobre i edukacyjne, ale u nas punkty możesz zdobyć na przykład za, nie wiem, 5-10 godzin wolontariatu, prawda, udokumentowanego. I mamy prawo do tego, żeby taki regulamin niejako określić. I to też jest dla uczniów czytelne, że trzeba się postarać, prawda, że to nie jest tak, że kończy nam się w maju gdzieś tam rok szkolny, za chwilę rada pedagogiczna, rany boskie, nie mam punktów, to dopójdę tam coś, gdzieś się ukłonię, prawda, coś przeniosę i już będę wolontariuszem i te moje punkty będą tak samo ważne jak kolegi, który przez cały rok szkolny systematycznie się angażował. Także do tego też zachęcam. Czy można nagradzać? Jeśli uczeń wolontariusz jest pełnoletni, czy rodzic również podpisuje się na porozumieniu? No nie, jeśli jest pełnoletni, rozumiem, to są licealiści, prawda, czy ten uczniowie chyba techników, może tą decyzję podjąć samodzielnie. Pani Sylwia pyta, trzeba też pamiętać, by było to spójne z WSO i zasadami oceny zachowań. Tak jest. Pani Agata podziękowała. Dobrze, przechodzimy do dalszej części. Jeszcze tutaj mamy kilka slajdów. One już są może mniej. A, jest ubezpieczenie, które rzeczywiście też wzbudza sporo tutaj emocji, jeśli tak mogę powiedzieć. Przepisy wskazują na obowiązkowe zapewnienie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków dla wolontariusza. To
O tym mówi ustawa i to jest ubezpieczenie, o które musimy zadbać. Jak Państwo widzicie tutaj na slajdzie, znowu pojawiają nam się te okresy 30 dni do 30 dni. One są stricte skorelowane z tą formą porozumienia wolontariackiego, prawda? Gdzie możemy ustnie się porozumieć w tym czasie krótszym niż 30 dni aktywności, albo obowiązkowo musimy zawrzeć porozumienie po 30 dni. I to ma też odbicie w ubezpieczeniu. I tak jak tu czytamy, jeżeli współpracujemy krócej niż 30 dni, mamy obowiązek zapewnić ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. Jeżeli pracujemy dłużej, to do czego namawiam, aby na przykład na początku roku podpisać takie porozumienie na cały rok szkolny albo na semestr szkolny, wtedy nie mamy obowiązku zapewniania tego ubezpieczenia, czytaj kupienia polisy. Ten obowiązek przejmuje na siebie państwo, państwo polskie, nie państwo jako nauczyciele. Widzicie tutaj w dalszej części treści jest, że wolontariusz zostaje objęty ubezpieczeniem z tytułu nieszczęśliwych wypadków na mocy ustawy z dnia o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach. Tak zwana ustawa wypadkowa. Do tej ustawy, kiedy ustawa o wolontariacie wchodziła w życie, zostali dopisani wolontariusze i jeśli coś by się wolontariuszowi stało, skręcił nogę, zwichnął bark, potłukł się, to może dochodzić roszczeń z tytułu tej ustawy jest chroniony. Ale, i tutaj no jest ta logika, znaczy nie ale, tą logikę widać właśnie z tych porozumień pisemnych czy ustnych wcześniej. Jak widzicie Państwo, skupmy się na tej dwójce. Pracujemy przez czas dłuższy niż 30 dni, czy zakładamy taką pracę, podpisujemy z wolontariuszem porozumienie stosowne, i to porozumienie jest niejako taką promesą ubezpieczeniową dla wolontariusza. Bo w sytuacji, kiedy coś mu się stanie, to wtedy my wyciągamy to porozumienie i mówimy, o, to jest uczeń, który jest wolontariuszem, on uległ wypadkowi, ma prawo do odszkodowania czy do roszczeń właśnie z tytułu, w mocy tej ustawy. Jeśli pracujemy krócej niż 30 dni, musimy wykupić ubezpieczenie gdzieś, znaczy nie wykupić, zapewnić ubezpieczenie gdzieś na zewnątrz. Czytaj firma ubezpieczeniowa najczęściej. I teraz kilka słów komentarza, bo tu też jest często właśnie te pytania padają. Po pierwsze, w tym punkcie pierwszym, który obserwujemy na slajdzie, zapewnić ubezpieczenie to nie znaczy, że fizycznie musimy wyłożyć pieniądze i wykupić polisę. My mamy o to zadbać, żeby ubezpieczenie miał wolontariusz, ale możemy je zdobyć w formie sponsoringu od firmy ubezpieczeniowej. Możemy pozyskać zamożną osobę, która ufunduje takie ubezpieczenie, takie polisy dla naszego szkolnego koła. My mamy obowiązek zapewnić. Także mówię, tu otwiera nam się furtka różnych możliwości. Mówię, najczęściej możemy otrzymać od towarzystwa albo ktoś może nam je ufundować. Druga rzecz, która też często w przypadku szkolnych kół wolontariatu się pojawia, podnosicie Państwo tą kwestię, ale przecież uczniowie są ubezpieczeni jako uczniowie najczęściej, prawda? Co prawda teraz to trochę się zmieniło i tam szkoła nie ma obowiązku jako szkoła, ale też wymagacie, jak rozumiem, żeby uczeń miał ubezpieczenie. To ubezpieczenie, tak zwane szkolne, ja go sobie tak nazywam, ono nie załatwia sprawy wolontariatu. Ponieważ, jak pamiętacie Państwo, w porozumieniu wolontariackim musimy określić warunki wolontariatu, gdzie będzie ono wykonywane, na jakich zasadach, czas trwania tego wolontariatu. W związku z tym nie możemy się zasłaniać tym ubezpieczeniem szkolnym, że przecież uczeń to ma ubezpieczenie, więc już my się tutaj nie zawracamy głowy sobie tym NNW. Nie, nijak trzeba je zdublować, no mówiąc takim językiem dosyć prostym. Ale mówię, wybierając tą formułę podpisania porozumienia z wolontariuszami przez szkołę, wtedy jakby odpada nam to w cudzysłowie zmartwienie, bo to porozumienie na czas dłuższy niż 30 dni daje nam niejako tą polisę i z mocy ustawy wypadkowej, gdyby coś się stało, uczeń jest chroniony. Co się tej ustawy wypadkowej
należy wolontariuszowi. Tak jak tu Państwo widzicie, najczęściej jest jednorazowe odszkodowanie. Może to być renta z tytułu niezdolności do pracy, no bo to te wypadki odpukać mogą być różne. Może być świadczenie zdrowotne w zakresie leczenia, czyli rehabilitacja po urazie. No, w skrajnym przypadku, oby nigdy to nie nastąpiło, no jeśli byłby to wypadek nieszczęśliwy ze skutkiem śmiertelnym, to też rodzina poszkodowanego otrzymuje stosowny zasiłek pogrzebowy, no ale to oby tego nigdy nie było. Co zrobić w wypadku? Po pierwsze, taki uczeń, który uległ wypadkowi, no musi się udać do lekarza, aby ten ocenił uraz i wystawił stosowne zaświadczenie. Należałoby też, znaczy należy wypełnić tak zwaną kartę wypadkową. Karta wypadkowa jest to dokument określony rozporządzeniem ministra rodziny, pracy i polityki społecznej. Jest to nic innego jak taki dokument poświadczający okoliczności wypadku. Kiedy, gdzie, w jakich okolicznościach, kto był świadkiem. To zawiera karta wypadkowa. Sporządzamy kopię porozumienia o współpracy, czyli naszej umowy wolontariackiej i te dokumenty, czyli zaświadczenie lekarskie, kartę wypadkową i kopię porozumienia wysyłamy do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych właściwego ze względu na siedzibę korzystającego, czyli szkoły. I to jest jedyny moment, kiedy jakby na światło dzienne gdzieś tam ujrzy to porozumienie wolontariackie. Tak jak mówiłem wcześniej, nigdzie go nie rejestrujemy, nie zgłaszamy. Dopiero jeśli odpukać wydarzyłby się wypadek, to wtedy jako jeden z dokumentów niezbędnej dokumentacji wysyłamy go do ZUS-u. ZUS, no, trwa procedurę odszkodowawczą, czy tą oceniającą, prawda, bada te okoliczności na podstawie karty, określa procent uszczerbku na zdrowiu, czy to jest złamanie, zwichnięcie, potłuczenie i według tam określonych tabel stosowne odszkodowanie, bo najczęściej są te odszkodowania przyznane. Więc taka to jest procedura. W przypadku, kiedy pracujemy króciutko do tych 30 dni i kupujemy, czy zapewniamy gdzieś to ubezpieczenie w firmie ubezpieczeniowej na zewnątrz, no to tą procedurę, co zrobić, gdy się wypadek wydarzy, określa zawsze firma ubezpieczeniowa, więc zawsze tam tym drobnym drukiem, jak się śmiejemy, prawda, jest napisane, gdzie zgłosić, w jakim trybie, na jakim, prawda, papierze, gdzie wysłać i tak dalej. Tutaj nie można jednej miary przyłożyć. Jeśli chodzi o ustawę wypadkową i o ten czas właśnie pracy dłuższy niż 30 dni, to ta procedura jest tutaj jednoznacznie określona dla każdego przypadku wolontariatu i ją właśnie tutaj Państwu przedstawiłem. Także te dwie ważne, bardzo ważne rzeczy, rewolucje ówczesne, kwestia umowy, porozumienia wolontariackiego i wypadku, następnych trzech wypadków, jak Państwo tu widzieliście, są ze sobą ściśle powiązane terminowo i jedno z drugiego wynika. O tym wspominałem, a to się jeszcze sprawdziło. Ubezpieczenie OC. Jest to dużo tu nie będę mówił, bo też nie chcę wprowadzać jakiegoś zamieszania. Ustawa pozwala, czy daje możliwość wykupienia polisy OC. Nie zobowiązuje nas, nie zobowiązuje organizatorów wolontariatu, czy tych szkolnych kół, czy organizacji różnych do tego, aby to uczynić, tak jak w przypadku NNW, natomiast daje taką możliwość. Ja przywołałem to tutaj, ten slajd, dlatego, żeby chociaż to nie jest obowiązkowe, to zwrócić Państwa uwagę, abyście się zastanowili, czy nie warto takiej polisy wykupić dla Waszych wolontariuszy. To nie jest jakaś dramatycznie droga polisa.
One trafią kosztować rzędu 300-400 zł rocznie na całą grupę wolontariuszy. Oczywiście to nie jest to za darmo, tak? No to chociaż te 300 zł, ale być może rada rodziców, czy w jakiś sposób można by te pieniądze zdobyć. Dlaczego poświęcam na to czas? Polisa OC często nie jest doceniana. Jest to polisa, która chroni nas jako organizatorów wolontariatu, chroni wolontariuszy przed roszczeniami osób trzecich. Jeżeli wolontariusz coś by spsocił, oczywiście no, nie byłoby jego intencją, żeby świadomie coś zepsuć i komuś coś, prawda, zniszczyć, albo dziecko pod jego opieką spadło z huśtawki, ale jeśli by coś takiego się stało, to mając polisę OC jesteśmy chronieni. Ja nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że szkoły, nauczyciele, chyba na pewno, jeśli tak mogę powiedzieć, takowe polisy mają. Natomiast warto, jeśli mówimy tu o formowaniu szkolnego wolontariatu, też taką polisę OC dla wolontariuszy, czyli uczniów skupionych w tym szkolnym kole, wykupić i mówię, być spokojnym, że gdyby coś tam się złego wydarzyło, coś by zostało zniszczone, komuś by się wydarzyła jakaś krzywda, komuś, kto był pod opieką, czy przy udziale wolontariuszy, to zarówno on, jak i my, organizatorzy, z mocy tej polisy jesteśmy chronieni. Także niedoceniana, ale moim zdaniem naprawdę godna uwagi polisa. Ostatnia rzecz, księgowanie kosztów związanych z wolontariatem, no bo tutaj mówimy, że można zwracać koszty, nie jest obowiązkowe, a dopuszczalne. Jest ubezpieczenie, które no, w określonych sytuacjach, prawda, należałoby być może kupić. Wcześniej mówiłem o kosztach ewentualnie szkoleń czy kursów, które można by wolontariuszom zaoferować. Wszelkie koszty, które się pojawiają, na które byście mieli Państwo zgodę swoich zwierzchników, mogą, wręcz muszą być normalnie, tak jak wszelkie inne koszty, ujęte w dokumentacji księgowej szkoły. Także tutaj pan księgowy nie może powiedzieć, ale co to znaczy wolontariat? Ani to pracownik, ani to jakaś umowa, zlecenie, to dlaczego ja mam tutaj jakieś koszty związane z wolontariatem księgować? No, ustawa mówi wyraźnie, tak, takie koszty przez szkołę są ponoszone, w związku z tym muszą być też księgowane. Więc to gdyby ktoś przed takim, mówię, dylematem stał, ale też no, nie muszę chyba tłumaczyć i apelować, że to ono musi być oczywiście za popólną zgodą, znaczy za zgodą pryncypałów, którzy nad państwem stoją. Nie możemy samodzielnie tej decyzji podejmować, że oto, prawda, teraz będziemy jakieś koszty ponosić i szkoła to musi zaksięgować. I tutaj doszliśmy do końca tej prezentacji. Jeśli chodzi o te aspekty stricte formalno-prawne. Reasumując, wydaje mi się, że tak, z Państwa perspektywy najważniejsze rzeczy, gdzie możecie z Waszymi uczniami wolontariat realizować, czyli te wszelkie organizacje pozarządowe, te instytucje publiczne, ten jeden z pierwszych slajdów. Pamiętać należy, że nie można w biznesie być wolontariuszem, ale w biznesie wykonując działania, które biznes realizuje. To pytanie tutaj jednej z pań, czy jeśli w szpitalu prywatnym przyjdziemy z przedstawieniem czy z koncertem muzycznym, tu nie ma konfliktu. Szpital nie realizuje takich działań jak występy artystyczne, na tym nie zarabia, więc my to możemy zaproponować i bez obaw. Natomiast nie można być wolontariuszem w piekarni i chleb sprzedawać, prawda? Nie można być wolontariuszem w redakcji, tak jak mówiłem, rozgłośni radiowej czy gdzieś indziej, to jest prawnie zabronione. Więc te środowiska, należy pamiętać też, że, ale to mówię, mniej państwo jako organizatorzy, to bardziej powinien być obowiązek tych, którzy korzystają z pomocy wolontariuszy, żeby właśnie, jeśli jest styk działalności gospodarczej w przypadku organizacji pozarządowych, a takowe prowadzą, to żeby do tej działalności nie angażować wolontariuszy, ale do wszelkiej innej, na której organizacja nie zarabia.
To jest to. To jest kwestia zgód rodziców, tak jak mówiłem. Tu możemy to sprytnie sobie ułatwić i w porozumieniu wolontariackim tą zgodę zawrzeć, de facto, aby podpisał ją opiekun prawny młodego człowieka. Przechodząc do porozumienia, ta kwestia właśnie taka, no, w dalszym ciągu będę ją nazywał nie do końca jednoznacznie rozwiązana właśnie, jak formalnie poukładać ten wolontariat, czy wersja A, czy B w szkole. To znaczy, ja jestem zwolennikiem, powtórzę to, aby to szkoła z swoimi uczniami, z wolontariuszami stosowne porozumienia zawarła. I tak jak dalej powiedziałem, to też nas w pewnym sensie zwalnia z tego myślenia o ubezpieczeniu, które dalej się pojawia, bo mając tą polisę dłuższą niż 6 dni, państwo nam je gwarantuje. A jeśli tą drogę wybierzemy, to należy pamiętać, aby z tymi lokalnymi organizacjami, partnerami, na rzecz których będą pracować uczniowie, mieć też takie stosowne, proste porozumienia. One również mogą być roczne, żeby to, prawda, nie mnożyć bytów i do każdego działania nie przygotować kolejne umowy. To tyle. Tu jeszcze tak tytułem tylko jest do mnie kontakt. Gdybyście Państwo chcieli napisać, o coś poprosić, to proszę bardzo. To oczywiście prezentacji jest. Spojrzę, czy są jeszcze pytania. Trzeba, ok, czyli to potwierdza konieczność podpisania porozumień. Pani Sylwia, tak, pani Agata, jeżeli wyjścia w ramach wolontariatu uczniowskiego są sporadyczne, pod opieką nauczyciela, to również obowiązkiem szkoły jest zagwarantowanie ubezpieczenia NNW. Jeżeli to jest wolontariat, jeżeli to wyjście w ramach wolontariatu, idziecie Państwo coś zrobić dobrego, to tak, no, jeśli nie macie tych porozumień podpisanych, bo jest to, jak odczytuję z pytania, takie właśnie sporadyczne, od czasu do czasu coś się zadzieje, no to tak, to wtedy na to sporadyczne wyjście trzeba zadbać o ubezpieczenie NNW. Na to wyraźnie wskazane jest w umowie, w ustawie, przepraszam, wolontariacie. Dobrze, to jeszcze tylko tutaj tytułem wyjaśnienia, jest taki materiał, ja go nie będę absolutnie tutaj teraz omawiał, to jest Państwu udostępniony, będzie, mianowicie też tutaj taki krótki artykuł naszego prawnika odnośnie samych ubezpieczeń NNW, ubezpieczeń właśnie OC, tak, tytułem troszkę uzupełnienia, zebrania w taką może bardziej, nie wiem czy przejrzystą, ale dobrze czytającą się całość, także też polecam na później. I teraz króciutko jeszcze kolejna prezentacja, mianowicie kilka takich podpowiedzi, kroków, jak ten szkolny wolontariat można ułożyć. Z tym, że tak, to nie wynika z żadnych przepisów, to co teraz tu Państwu zaprezentuję, to jest doświadczenie, które nasze stowarzyszenie zdobyło. Mam nadzieję, że też ci z Państwa, którzy w tym uczestniczą w wolontariacie szkolnym, podzielą to. Jeśli mielibyście tutaj jakieś uwagi, to oczywiście chętnie się z nimi zapoznamy. Ale to co warto krok po kroku zrobić, to tutaj w tych kilku slajdach zaprezentuję, bo jeszcze nie zaprezentowałem. Czyli tak, no przede wszystkim oczywiście no, musi być, może to jest oczywista oczywistość, ale no, zgoda odpowiednich organów szkoły, władz szkoły o powołaniu takiego szkolnego koła wolontariusza, prawda? No Państwo jako nauczyciele możecie wyjść z tą inicjatywą, ale to dyrekcja szkoły musi wyrazić na to zgodę. Więc taka decyzja być powinna, że taki szkolny klub powstaje, czy to nie wiem, rada pedagogiczna, czy sam dyrektor stanie to, czy organ prowadzący
podjąć. Kolejna rzecz to wybór opiekuna, koordynatora takiego szkolnego koła wolontariatu. No, w świecie idealnym powinno być tak, że taki opiekun gdzieś samoistnie się pojawia, w tym sensie, że jest to osoba, która to czuje, chce, widzi wartość, sens i prawda, podnosi przysłowiową rękę do góry i mówi: panie dyrektorze, ja chcę, bo mnie to kręci. Gorzej, jeśli to jest decyzja dyrekcji szkoły i takie, prawda, naznaczenie, ta propozycja nie do odrzucenia, to teraz pani Janko będzie opiekunem szkolnego koła wolontariatu, a pani Janka może w ogóle o tym się dobrze nie czuć i nie być jej z tym po drodze. No, tym niemniej, taki czy inna formuła wyboru, no, ten opiekun musi się na początku pojawić. Warto zadbać o to, aby przygotować się do tej roli. Tak, to przygotowanie może mieć formę różną. Państwo też w ramach różnych projektów, które CEO organizuje, macie możliwość uczestniczenia w takich szkoleniach, kursach, spotkaniach. Również centra wolontariatu w Polsce, regionalnie i lokalnie taką ofertę mają. Są to szkolenia właśnie, jak organizować wolontariat, jak zarządzać wolontariatem, jak motywować wolontariuszy, jak rozwiązywać sytuacje konfliktowe. Jest też mowa o tych aspektach formalno-prawnych. Także no, warto tą wiedzę zebrać w sobie, poszukać różnych rozwiązań, tak żeby też czuć się pewnie w tej roli. Kolejna rzecz, opracowanie regulaminu pracy. Literówkę mamy, to o czym jedna z pań pytała, prawda? Czy jest to obowiązek, czy też nie. Obowiązek to nie jest, natomiast absolutnie ja obiema rękoma się pod tym podpisuję, że jest to rzecz bardzo wartościowa i warto o nią zadbać, aby taki regulamin, może nie tyle pracy, co właśnie regulamin szkolnego koła opracować. Dalej, harmonogram pracy szkolnego koła wolontariatu. No i tutaj idealnie byłoby, gdybyśmy w to już mogli włączyć uczniów, aczkolwiek no, te prace różnie postępują, różnie bywają. Czasami jest tak, że rzeczywiście gdzieś tam w skrytości, w cichości ten pierwszy slajd, który widzimy, on się odbywa, koordynator się przygotowuje, myśli o regulaminie, opracowuje sobie pomysł, potem to jest duży boom, wow, i upublicznienie tego i zaproszenie uczniów do współpracy. Są takie też przykłady, że tutaj mniej więcej na poziomie tej przedostatniej kropki i ostatniej już tutaj są włączani uczniowie w to, tak aby też byli się współodpowiedzialni za to szkolne koło i żeby też czuli, że to jest ich regulamin, który powstał, również oni mieli udział, co też nie musimy się przekonywać, ma tą wartość, że powinni go też bardziej respektować, albo z większą atencją. Jeśli mamy ten pierwszy krok za sobą, czy kilka pierwszych kroków, to wtedy warto dopiero wyjść z tą promocją właśnie w szkole. Godziny wychowawcze, to katecheza, plakaty, okay. Spotkania, realizuje taki projekt szkolnego wolontariatu. Zachęcamy rodziców, żeby porozmawiali z dziećmi i zachęcili. Kiedy już mamy ten pomysł na ten szkolny klub, szkolne koło wolontariatu, zapraszamy młodzież do tego, aby tą koncepcję przedstawić, wysłuchać ich oczekiwań i pomysłów, no i też porozmawiać w ogóle o samej idei wolontariatu. Co to jest, czym się chcemy zajmować, jakie ona niesie wartości, tak aby od początku tutaj tą pracę formacyjną realizować. Kontakt z rodzicami, zgody rodziców. Mówię, no
Te zebrania, one różnie się odbywają w czasie, tak, więc nie zawsze na samym początku można dotrzeć do rodziców na zebraniach, być może właśnie po spotkaniu informacyjnym, na kolejnym zebraniu. Tak czy inaczej, to co mówiliśmy wcześniej, porozumienie, zgoda rodziców musi być, więc czy to na etapie zaproszenia do szkolnego koła, czy szkoła, czy podpisania porozumień. Bez rodziców ani rusz. Zebranie ofert pracy dla wolontariuszy. To jest szalenie ważna rzecz i praktycznie rzecz, która no, powinna, czy jej ważność powinna przyświecać nam przez cały czas funkcjonowania szkolnego koła wolontariat, jaki jest realizowany, organizowany. To jest ciągłe dbanie o oferty pracy, o nowe akcje, o nowe pomysły, o nowe inicjatywy, tak żeby osoby w to zaangażowane no, miały wybór, żeby cały czas coś się działo. Znaczy ja też nie namawiam do takiego dosłownego zapału, że dzisiaj to, jutro to, tu skaczemy z kwiatka na kwiatek. Nie, nie, nie. Ale ta propozycja musi być i aktualna, i atrakcyjna, i to, że na początku roku to będziemy jedną, dwie oferty z jakiejś instytucji, to może nie wystarczyć. Warto cały czas o to dbać i myśleć i z uczniami, i eksplorować to środowisko lokalne, gdzieś postrzegając te oczekiwania, na które mogliby uczniowie odpowiedzieć, tak żeby mówił. Cały czas podgrzewać ten ogień, ten zapał. Na czerwono, no ale to tak sobie tylko pozwoliłem, może niesłusznie, bo Państwo na pewno o tym doskonale wiecie, no, ten zakres też tych prac i charakter no, musi być dostosowany do wieku, umiejętności, możliwości uczniów. Nie jest zwolennikiem, żeby pierwszą pracę w wolontariacie po rozpoczęciu działalności szkolnego koła od razu było hospicjum, bo to może być za trudne dla młodych ludzi, ale stopniowo wkraczać w ten świat, zdobywając coraz to nowe doświadczenie i tą pracę dostosowywać do możliwości młodego człowieka. Znowu, rodzice, akceptacja, to chyba popełniłem jakiś błąd, bo się drugi raz to pojawiło. Szkolenie wolontariuszy z zakresu wolontariatu, zasad pracy, etyki wolontariusza. Budujemy, formujemy tą grupę. Możemy też właśnie, tak jak wcześniej powiedziałem, jakiś regulamin, jakieś standardy, jakieś zasady. Jeśli mówimy o punktach, no to też tu jest określone, prawda, są warunki takie a takie, za tyle godzin jest tyle punktów, za inną liczbę godzin dodatkowe. Szkolenie wolontariuszy to jest też kwestia właśnie przygotowania ich do pracy oczywiście i mogą to, tutaj jest mowa o szkoleniu tym pierwszym wprowadzającym idea, żeby zrozumieli, poczuli, ale również proszę pamiętać, jak działając dalej już w formie klubu wolontariatu, aby też dbać o ciągły rozwój wolontariuszy, proponować im nowe szkolenia. To też nie musi się szumnie nazywać wielkim szkoleniem. To mogą być spotkania z fajnymi ludźmi z lokalnego środowiska. To mogą być jakieś wizyty w lokalnych organizacjach, żeby urozmaicać, wzbogacać to zainteresowanie młodych ludzi wolontariatem. Podpisanie umów z wolontariuszami, o tym mówiliśmy, jak to się może odbywać. To jest dopiero ten krok właśnie po tym formowaniu klubu, po przeszkoleniu, kiedy ludzie no, już wiedzą, w co chcą się zaangażować, jeśli im to odpowiada, są tego świadomi. I wtedy te porozumienia przed rozpoczęciem pracy realizujemy. Dalej. Już praca taka stała, ciągła, jeśli tak mogę powiedzieć, na pewno monitorowanie ich pracy, postępów. To mogą być spotkania co dwa tygodnie, co miesiąc. One mogą się odbywać z różnych powodów. To może być trzysłowiowe kupienie pizzy i spotkanie się po południu w klubie, porozmawianie. To może być jakiś właśnie temat przewodni jakiegoś wolontariatu czy spotkania z kimś. W każdym razie takie działania warto prowadzić, żeby no, młodzież czuła tą wspólnotowość, miała okazję do wymiany swoich doświadczeń, pomysłów, dzielenia się nimi, inspirowania, aby też wymyślali nowe formy, czy nie tyle formy, co miejsca do realizacji wolontariatu.
Może to być też czas, czy to monitorowanie na właśnie sprawdzanie dzienniczków pracy, jeśli takowe byście Państwo chcieli wprowadzić, wpisują te swoje dokonania, liczbę przepracowanych godzin. Też jest ciekawa sprawa, bo to jest taka trochę historia mojego wolontariatu. Ale mówię, to są pewne propozycje, nie wynikają one z przepisów i nikt tutaj takich dzienniczków nie musi mieć, nie wymagamy jakiś czas pracy, ale jako forma rozmaicenia może być. Na pewno nagradzanie wolontariuszy, to trzeba o to dbać. Czy 5 grudnia, Dzień Wolontariusza? Ja osobiście jestem zwolennikiem, żeby nie czekać raz do końca roku na ten dzień i ich nagradzać, znaczy roku kalendarzowego. Jeśli zakończyliśmy jakąś akcję, była zbiórka żywności, było sprzątanie świata, był WOŚP, podziękować, nagrodzić, wypić szklankę Coca-Coli, znosząc toast, nie odkładać tego w czasie. To mogą być, mówię, formy drobne, małe, proste, ale w odpowiednim czasie i urozmaicone. Także to czasami wyjście do kina, wyjście na jakiś koncert, być może rodziców może kupić bilety, może być książka, pamiątkowy dyplom, przeróżne formy. To co powtórzyło się, przepraszam. No, tak, to tego slajdu ostatniego nie powinno być. No więc to kończąc tą krótką prezentację, no kilka takich być może metodycznych, jeśli mogę tak powiedzieć, podpowiedzi, jak tą pracę warto krok po kroku zaplanować sobie, od czego zacząć, na co zwrócić uwagę. Są też takie doświadczenia, na przykład w województwie lubelskim swego czasu. Teraz nie wiem, czy to jest jeszcze kontynuowane, ale tam działające w wielu szkołach te szkolne kluby wolontariatu w którymś momencie utworzyły forum, na przykład szkolnych kół wolontariatu. Opiekunowie spotykali się co jakiś czas, wymieniali doświadczeniami, inspirowali do działania, podejmowali jakieś wspólne inicjatywy gdzieś szkoły bliżej siebie. Także to oczywiście też może być Państwa udziałem, jeśli mielibyście na to siłę, chęć, pomysł, to jak najbardziej tak. Ale mówię, no to znowu nie wynika z przepisów, to raczej z potrzeb, z gotowości do takich działań, niż z gdzieś tam jakichś zapisów. Dobrze, to pozwolicie Państwo, że wrócę do okienka czatu, bo mamy tutaj kilka nowych kwestii. Tak, Pani Agata tu dziękowała. Konieczność podpisywania porozumień, to byliśmy. O tym sporadycznym wolontariacie też była mowa. Tu mamy nowe. Czy bycie opiekunem samorządu uczniowskiego może wykluczać bycie koordynatorem szkolnego koła wolontariatu? Moim zdaniem absolutnie nie. Jeżeli tylko macie Państwo tyle siły i pomysłów na to, żeby te funkcje łączyć, dzielić, no, łączyć raczej, czy jakby tu i tu funkcjonować, nie ma powodów, żeby to było zabronione. Jeśli ktoś już jest opiekunem samorządu, to nie może być bez KW. Jeśli ma siłę, czas, to czemu nie? Może być dwóch koordynatorów szkolnego koła wolontariatu? Tak, może być, można stworzyć zespół, podzielić się zewnętrznie kompetencjami, odpowiedzialnością, oczywiście współpracować ze sobą, jak najbardziej tak. Taki na przykład, zachęcam Państwa też do na przykład kontaktu w Zambrowie, w zespole szkół gimnazjalnych i licealnych chyba, czy zespół gimnazjum i liceum. Tam właśnie dwoje nauczycieli prowadziło wolontariat. Prowadziło, bo on się na tyle fajnie rozwinął, rozrósł, że założono już stowarzyszenie, które właśnie wyrosło z tego szkolnego wolontariatu i w dalszym ciągu działają, funkcjonują fajnie, tylko że już jako stowarzyszenie, więc może być dwóch koordynatorów, nie ma problemu. Co więcej, też warto pokusić się o to, aby młodzież
ze szkolnego koła w to zaangażować. Znaczy, nie mówię w koordynację szkolnego koła, ale coś na kształt jakiejś takiej właśnie rady, może takiej w cudzysłowie trójki klasowej, żeby oni też byli zaangażowani, mocniej włączeni. To też zależy, myślę, od liczby wolontariuszy, bo jeśli jest to nieduża grupa, to wszyscy powinni czuć tę odpowiedzialność i współuczestniczyć. Jeśli jest to duża grupa, no to wtedy być może zasadne jest właśnie, żeby też taka rada młodzieżowego wolontariatu mogła w SKW działać. Mówię, przepisy nie zabraniają nam tego. Jeśli to stworzymy, wykreujemy, jest to zgodne z obowiązującymi w szkole przepisami takimi no, współistnienia, to jak najbardziej tak. Czy może być dwóch? Czy zgody rodziców muszą być pisemne czy ustne i dopiero potem pisemne przy podpisaniu porozumienia? Znaczy tak, jestem za pisemnymi zgodami, no bo to trochę tak przeze mnie przemawia jakiś taki biurokratyzm, ale chociaż jestem daleki od niego, ale zresztą Państwo, no tak jak wcześniej powiedziałem, na pewno jesteście uczuleni na bezpieczeństwo uczniów, na to, co robią, jakie oferuje się im różne te atrakcje, więc to jest ważna rzecz. Byłbym za pisemnym oświadczeniem takim, ale tak jak mówię, to oświadczenie mamy w tym porozumieniu. Czy najpierw oświadczenie, a potem porozumienie? Nie, ja sobie wyobrażam to w ten sposób i tak też praktyka pokazuje. Zaczynamy przygodę ze szkolnym kołem. Jest nowy rok szkolny, otwieramy nowy wolontariat, informujemy uczniów, dajemy uczniom ulotkę dla rodziców, czy w czasie zebrań, kochani. Mamy taką formację, mamy szkolne koło, robimy to i to. Zapraszamy waszych uczniów. Przychodzą młodzi ludzie, mówią, no tak, mama mówiła, że mogę przyjść. Uczeń popatrzy, zobaczy, rozmawiamy, formujemy to szkolne koło wolontariatu. Jeśli jest zdecydowany, oczywiście przed podjęciem jakiejkolwiek aktywności takiej wolontariackiej stricte, tej pracy wolontariackiej, bo to, że przyjdzie na spotkanie, to nie znaczy, że już jest wielkim wolontariuszem. Jeśli jest zdecydowany, szykują nam się działania, wtedy oczywiście te porozumienia zawieramy i to już jest pisemnym porozumieniu, jak pokazywałem, zgoda tam zawarta. Czy są gdzieś publicznie dostępne takie dzienniczki, narzędzia samooceny? Nie spotkałem się z czymś takim, ale nie dlatego, żeby one były ukrywane, no po prostu na Lubelszczyźnie, odwołam się raz jeszcze, to praktykowano z tego czasu, mówię z tego czasu, bo dawno nie miałem kontaktu z tą grupą, więc oni sobie to sami wypracowali. Narzędzia samooceny. Jest taka publikacja, która jest zamieszczona w Bibliotece Wolontariatu. Adres internetowy bibliotekawolontariatu.pl, łącznie pisane Biblioteka Wolontariatu. To jest biblioteka, którą prowadzi stowarzyszenie nasze i tam mam ambicję zamieszczać wszelkie informacje związane z wolontariatem. Zresztą też przygotowaliśmy dla Państwa do udostępnienia tutaj dwie, trzy publikacje z tej biblioteki, o której Państwo się dowiecie i organizatorzy webinarium przekażą, o szkolnym wolontariacie, o wolontariacie w pytaniach i odpowiedziach. Między innymi tam w tej bibliotece też można znaleźć taką pozycję, która się nazywa Portfolio Indeks Umiejętności Wolontariackich. To była taka pierwsza próba, znaczy nie wiem, czy ktoś jeszcze to podejmował, my to zrobiliśmy raz i więcej na razie z tym nic nie zrobiliśmy. Taka pierwsza próba właśnie stworzenia takiego właśnie indeksu, w którym wolontariusz mógłby zapisywać historię swojego wolontariatu. Znaczy nie pamiętnik, ale dokonania, poświadczenia, prawda? Brałem udział w takim wolontariacie, tyle godzin, nauczyłem się tego i tego, prawda? Kolejne działalności. I tam też są takie materiały trochę pozwalające właśnie na samoocenę ze strony wolontariusza, więc to wiem o czymś takim. Znaczy wiem, bo my jesteśmy autorami tego wydawnictwa, więc to proszę tam zerknąć i jeśli to by Państwa satysfakcjonowało, to tak jak wszystkie publikacje z tej biblioteki są bezpłatne i na legalnych, darmowych miejscach można je pobierać, drukować sobie, przyjść do celów ofercyjnych, czy czytać w komputerze, tam żadnych opłat nie ma. Można z tego korzystać.
Na razie nie widzę więcej pytań. Pani Elżbieta pisze. Jeszcze chwilkę zobaczymy. O! Czy to wcześniej? O lala, tu jest jeszcze trochę pytań. Jak sądzę. Dobra, to byliśmy. Dobrze, kolejne pytanie pani Sylwii. Czy jeśli ktoś pomaga w stajni, a w zamian dostaje darmowe jazdy konne, to czy to jest wolontariat? Powiedziałbym tak, no, jeżeli... to odpowiedź na to pytanie. Tak, dla mnie jest to wolontariat. Dla mnie jest to wolontariat. Rozumiem, że idę do tej stajni nie za karę, tylko dlatego, że interesuję się akurat tym sportem i końmi. Sprawia mi to frajdę. I tak jak w wolontariacie, no, trzeba mieć tą nie wiem jak to, znaczy wiem jak to nazwać, nie znajduję słowa. Powiem tak. Nie jest prawdą, że wolontariat jest działalnością bezinteresowną. On jest działalnością bezpłatną, natomiast z wolontariatu należy czerpać korzyści. Niematerialne, ale korzyści rozwojowe, satysfakcje, ten przysłowiowy uśmiech, dobre samopoczucie itd., itd. Jeśli ktoś za swój wolontariat w stajni ma propozycję jazdy konnej, ja nie traktuję tego jako monetę i zapłatę za jego aktywność. Raczej jest to, nie chcę nazwać go dobrym gestem ze strony stajni, czy właścicieli stajni, a bardziej czymś naturalnym, że tak, jeśli idę do domu kultury i jestem w domu kultury wolontariuszem, brać udział czy uczestniczyć w wystawach, które czyli działam na festiwalu filmowym, czy przy organizacji festiwalu filmowego, to naturalne jest, że mogę obejrzeć filmy w czasie festiwalu, więc dla mnie tak. Jazda konna nie wyklucza w tym pani pytaniu, w tym przypadku wolontariat, znaczy, że to się nie gryzie. I pani Sylwia jeszcze pisze. Jeszcze, jeśli nie kolne koło wolontariatu, to co jest jeszcze możliwe? Powiem szczerze, że nie wiem, co odpowiedzieć, ale nie dlatego, że nic innego nie jest możliwe. Powiem tak, nie wiem, czy odpowiadam wprost na pani pytanie. To, że szkolne koła wolontariatu, o których teraz rozmawiamy, w ogóle istnieją, to też jest efekt tego, że pod koniec lat 90., być może na początku wieku, po 2000 roku, grupa osób z Centrum Wolontariatu w Słupsku i w Lublinie pomyślała, że warto właśnie promować wolontariat wśród ludzi młodych i zaproponowała szkołom właśnie taką formę pracy z uczniami. To się przerodziło w takie właśnie formy klubu, koła wolontariatu, które później ewoluowały i nabrały właśnie kształtu obecnego, że są to szkolne koła wolontariatu, że jest pomysł na ich działalność, że tu mówimy, prawda, o regulaminie, o szkoleniach, o podpisaniu umów. To kiedyś ktoś pierwszy, prawda, wpadł na ten pomysł, może nie do końca wiedział, czy to będzie tak, a inaczej wyglądało, i zaczął. Więc niewykluczone, że równolegle do obecnie funkcjonujących szkolnych kół wolontariatu można wymyśleć coś alternatywnego. Mówię, no jeśli to będzie zgodne z prawem, czemu nie? No, być może można przyrównać na przykład szkolne koła Caritas, które również są, prawda, no,
formacji, tak mogę powiedzieć, która uczy młodzież pewnych zachowań i postaw. To jest harcerstwo, które też z reguły mądrze prowadzone, a tak jest, też służy temu, że młodzi ludzie poza taką służbą, jako służbą też no, mogą te wolontariackie działania prowadzić. To są też szkolne koła PCK, które też temu służą, więc tutaj tych form, myślę, już jest troszkę. Może one są właśnie naznaczone znamionami tych organizacji, czy to PCK, czy Caritas, ale służą też, jak pewnie nie musimy się przekonywać, temu dobru. Szkolne koło jest jedną z propozycji, więc jeśli ktoś by miał pomysł na coś jeszcze nowego, czemu nie? O, są kolejne. Dobrze, pani Bernadetta, dziękuję bardzo za informacje inspirujące. Dziękuję. Sylwia, dziękuję za spotkanie, odpowiedź. Pani Agata, szanowny panie Ryszu, dziękuję za bardzo. Pozdrawiam. Dziękuję za cenne. Dziękuję także. Pozdrawiam pani Elżbieta. Okej, okay, czyli tak, no mam nadzieję, że nie zostałem sam. Że jeszcze ktoś słucha, ale rozumiem, że zbliżamy się do końca. No, 2 godziny bite. Dziękuję za pytania i tutaj za mobilizację do odpowiedzi. Także było mi miło, że mogłem się podzielić tym doświadczeniem. Zachęcam do kontaktu na pewno z CEO, na pewno z centrami wolontariatu. Bo te organizacje między innymi służą temu, aby właśnie takie młodzieżowe formy aktywności dla młodych ludzi organizować. Także cóż, dziękuję bardzo i no życzę miłego wypoczynku w czasie najbliższych dni. I mam nadzieję do spotkania następnym razem. Jeśli nie wirtualnie, to może gdzieś w realu. Dziękuję bardzo.